Drugi dzień turnieju Four Nations Cup, Vergo Arena na granicy Gdańska i Sopotu. Po porażce w pierwszym spotkaniu z przedstawicielem Afryki pora zmierzyć się z drużyną z innego kontynentu, z Azji, Polska-Japonia. Na to spotkanie zapraszają bardzo serdecznie Paweł Paczkowski i Jacek Laskowski. Za chwilę prezentacja obu zespołów. Jako pierwsi wybiegają Japończycy, prowadzeni od sierpnia 2017 roku przez świetnego kiedyś zawodnika, później trenera Dagura Sigurdssona. To był początek projektu Tokio, by przygotować jak najlepszą drużynę na Igrzyska Olimpijskie. Bardzo pechowo na tych Igrzyskach Japończycy grali. Zabrakło im dosłownie dwóch bramek, żeby zakwalifikować się do ćwierćfinału. Musieli się zadowolić ostatnim miejscem w grupie, ale projekt jakby trwa. Japończycy, podobnie zresztą jak Polacy, szykują się do kontynentalnych mistrzostw, które oni w styczniu zagrają w Arabii Saudyjskiej. Paweł, grałeś przeciwko Japonii. Coś masz, jakieś wspomnienia szczególne, jeśli chodzi o styl tej drużyny? Jak się z nimi gra? Grałem, miałem przyjemność grać z Japonią dwa razy. Pierwszy raz na Mistrzostwach Świata we Francji, kiedy to jeszcze trenerem był trener Ortega, i potem w Opolu. Jeśli chodzi o moje wspomnienia, no to jest drużyna bardzo niewygodna indywidualnie, bo to są zawodnicy o może niezbyt imponujących warunkach fizycznych, ale nadrabiają to szybkością, przebiegłością i dużą aktywnością, że się wyrażę. Więc no, niewygodny przeciwnik na pewno, aczkolwiek wydaje mi się, że jak najbardziej w zasięgu naszej reprezentacji. To jest skład reprezentacji na to spotkanie. Dwóch zmian dokonał Dagur Sigurdsson w porównaniu z poprzednim meczem, z tym meczem z Holandią, który Japonia wygrała jedną bramką. Nie ma Yuto Agari, który zagrał świetne spotkanie, rzucił 7 bramek. Rozgrywający, środkowy rozgrywający reprezentacji Japonii. Nie ma również Kasahary, czyli jednego z kołowych. W ich miejsce dwóch innych zawodników wziął Sigurdsson do składu na to spotkanie. Łącznie 12 graczy z ostatnich Igrzysk Olimpijskich, 14 z ostatnich Mistrzostw Świata. To jest drużyna bardzo stabilna na tę chwilę, choć też już niektórzy zawodnicy z tą reprezentacją się pożegnali. Chociażby lewoskrzydłowy o francuskich korzeniach, Rémi Fautrier, który był podstawowym graczem tej drużyny w ostatnich latach. On po igrzyskach karierę reprezentacyjną zakończył. I prezentacja naszego zespołu. Patryk Rombel dokonał 5 zmian, wymienił obu bramkarzy. Dzisiaj zatem Morawski i Wałach, nie ma Korneckiego i Zembrzyckiego. Dawydzik zamiast Bisa, Daszek zamiast Przybylskiego, Czuwara zamiast Krajewskiego. 5 zmian, a więc troszkę innym zestawieniu będzie próbował dzisiaj Patryk Rombel ograć Japończyków. No tak, doszło do kilku zmian. Rafał Przybylski i Michał Daszek. Tutaj myślę, że Michał będzie wykorzystywany dzisiaj bardziej jako prawo rozgrywający, chociaż oczywiście jest nominalnym skrzydłowym, ale pokazał nie tylko w ostatnich dwóch sezonach, no bo on właściwie, z tego co pamiętam, jeszcze jako junior grał na rozegraniu i był świetnym zawodnikiem, jest świetnym zawodnikiem do dzisiaj. Więc tak, mamy wymianę Dawidzik na Bisa, czyli kołowy za kołowego. Tutaj się nic nie powinno zmienić, jeśli chodzi o układ gry obronnej. Podejrzewam, że Dawidzik z Walczakiem będą grali na środku. No i bramkarze Wałach, Zembrzycki na Morawskiego, przepraszam, Zembrzycki, Korenecki na Wałacha i Morawskiego. No układ taki, że mamy jednego trochę takiego pewniejszego bramkarza, jeśli chodzi o wyjazd, bardziej doświadczonego na poziomie reprezentacyjnym, i jednego mniej doświadczonego. Podobnie zresztą jak wczoraj. Mamy tu szerszą kadrę, Patryk Rombel daje pograć wszystkim. Jakieś zmiany na pewno też będą na ostatnie spotkanie z Holandią. Ciężkie nogi, wszyscy to podkreślają, po trudnym zgrupowaniu w Cetniewie, no ale oby i nogi zaczęły być coraz lżejsze i głowy, żeby uwolniły się wtedy, kiedy i nogi będą się czuć pewniej na boisku. Słuchamy hymnów obu państw.
Szanowni Państwo, teraz wszystkie biały czerwone flagi znieśmy do góry. Flagi i flagi. Za chwilę wszyscy zaśpiewamy Mazurka Dąbrowskiego. Four Nations Cup w Gdańsku. Pięknie rozbrzmiały hymny w Ergo Arenie. Widzieliśmy naszych trenerów Patryk Rąbel, Bartek Jurecki, Marcin Wichary, ale przecież w sztabie szkoleniowym Japonii też mamy swojego przedstawiciela. Antoni Parecki jest asystentem Dagura Sigurdsson. O, właśnie nam się pan Antoni przed chwilą pokazał. Trener bardzo dobry, doświadczony i niezwykle ceniony w międzynarodowym świecie. Bierze udział także w tej budowaniu reprezentacji Japonii. Wyjściowa siódemka Japończyków. Takano i Motoki na skrzydłach, Yoshida na kole, na rozegraniu Yoshino, Muzumachi i Watanabe. W bramce, tak jak wczoraj, rozpoczyna mecz Nakamura. To jest siódemka, jaką wystawia do boju Dagur Sigurdsson. Prowadził reprezentację Austrii, Niemiec, z którą odniósł największe sukcesy, Mistrzostwa Europy i brązowy medal w Rio, i teraz reprezentację Japonii. U nas Wałak zaczyna w bramce, na skrzydłach Czuwara i Daszek, Dawidzik na kole, na rozegraniu Przytuła, Pilitowski i Adamski. Ciekawe, bardzo ciekawe, że Kacper Adamski zaczyna na prawym rozegraniu. Nie jest to jego nominalna pozycja. Jest zawodnikiem praworęcznym, czyli jest to nienaturalne dla niego grać na tamtej pozycji. Aczkolwiek, pamiętając wielką reprezentację Francji, która wygrała wszystko, co było możliwe, oni też grali z Jeromem Fernandezem na prawej połówce, który był praworęczny. Oczywiście nie jest to ten sam poziom, z całym szacunkiem do Kacpra Adamskiego, ale można. Można. Jeszcze tutaj tak by się gaił z naszego studia, tej królowa naszej piłki ręcznej, Iwona Niedźwiedź, także na tej samej pozycji, właśnie jakby z takim samym usposobieniem. Oczywiście. Grywała. Czyli można. Historia pokazuje, że można i to na wysokim poziomie. No to zaczynamy. To ustawienie, jakie wystawia tutaj Patryk Rąbel na początek tego meczu, to jest ustawienie do gry w obronie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się będziemy zmieniać. Walczak, Dawidzik, zgodnie z obietnicą Patryka Rąbla, oni mają dzisiaj przećwiczyć na tych centralnych pozycjach grę w obronie. Tak, zarówno Dawid Dawidzik, jak i Patryk Walczak to są zawodnicy bardzo silni, o imponujących gabarytach, ale też doświadczeni, grający na wysokim poziomie, bo Patryk Walczak już od wielu lat występuje poza granicami naszego kraju, a Dawid Dawidzik, który gra w Puławach i jest łączony z Wisłą Płock, co nie jest oficjalnie potwierdzone, miał oferty w poprzednich latach z europejskich klubów, więc są to zawodnicy, na których na pewno możemy liczyć. Zaczną ten mecz Japończycy. Już z piłką jest Shoichi Yoshida, jeden z dwóch zawodników Tarnowa w reprezentacji Japonii. Tym drugim jest Renosuke Tokuda, ale Tokuda dzisiaj na razie na ławce. Dziś na jego pozycji na prawym rozegraniu doświadczony Jin Watanabe. No to pierwszy atak naszych rywali. No tak, widzimy Kołowego ustawionego gdzieś na pozycji 2-3. I wbieg skrzydła, które wraca, co ma być mylące.
Uwaga, Watanabe, przygotowują sobie tę pozycję rzutową, ale ostatecznie zatrzymany Mizumachi. Też ciekawy zawodnik, bo on gra na co dzień w Lubeck Schwartau, w drużynie drugoligowej w Niemczech, którą prowadzi Piotr Przybecki. A my mamy pierwszą bramkę. Jin Watanabe zdobywa tego gola. No trochę za łatwo Damian Przytuła przegrał na zewnątrz, ale widzimy już sytuację w kontrataku, którego wczoraj brakowało bardzo dobrze. Kacper Adamski wypracował sytuację dla Michała Daszka, grając 1-1. I uwaga, to jest bramka numer 300 w narodowych barwach. Michał Daszek nie mógł jej rzucić wczoraj, bo nie był w ogóle w składzie na mecz z Tunezją, ale dziś zaokrąglił tę liczbę. Gratulacje, Michał Daszek. 300 goli w reprezentacji w tym składzie. Oprócz niego 300 bramek i więcej mają Arkadiusz Moryto i Przemysław Krajewski, ale wszyscy oni gonią dopiero 20 miejsce w historii, które na razie zajmuje Piotr Obrusiewicz. 348 goli byłego prawoskrzydłowego naszej kadry. Bardzo dobre rozegranie Mizumachi, tymczasem zdobywa bramkę do Japonii. Trochę niepotrzebnie Kacper Adamski pomógł środkowemu obrońcy, co stworzyło sytuację dla lewego rozgrywającego, gdzie zagrali Japończycy 2-1. Właściwie gdyby się pomylili, to byłby duży błąd z ich strony. Czuwara dzisiaj dostaje, praktycznie zobaczymy, powinien dostać cały mecz tutaj na lewym skrzydle. Wczoraj też nie było go w składzie. Przytuła Pilitowski, Adamski, który teraz biegł na koło. Daszek, poszukiwanie tutaj naszego kołowego i pierwsza bramka Dawida Dawydzika. Tak, Japończycy zaczęli w obronie, obroną 5-1. Polacy wysłali dzisiaj wyrażę Kacpera Adamskiego na drugie koło. Michał Daszek miał grać 2-2 z Dawidem Dawydzikiem. Tam sytuacja nie była klarowna. Podanie do środkowego, który idealnie wykorzystał Dawida. I teraz Watanabe. Szybcy są Japończycy. Rzut z podłoża, ale rzut niecelny. No to zobaczymy, jaka będzie nasza odpowiedź. Szybki atak. Tutaj już trochę tempo tracimy, ale jeszcze w tym pierwszym całym czas tempie jesteśmy. Ale szkoda tego. Taki no-look pass trafia jednak w ręce Japończyków. Trochę sygnalizowane podanie, ale chciałbym zwrócić uwagę na niezłe uspokojenie gry przez Damiana Przytułę w ataku, który odwrócił sytuację. Podał piłkę do prawej strony, gdzie mieliśmy sytuację 3-2 w ataku. Damian Przytuła wczoraj 3 bramki w tym pierwszym spotkaniu z Tunezją. Teraz my w ataku pozycyjnym 2-2 po tych pierwszych minutach, 3 minutach i 20 sekundach meczu. Pamiętamy, że wczoraj na pierwszą bramkę bardzo długo czekaliśmy, ponad 5 minut. A dopiero właśnie młodziutki Piotr Jędraszczyk to przerwał, tymczasem indywidualnie Pilitowski i niecelnie. Niecelnie, ale bardzo inteligentnie wykorzystał swoje umiejętności, wygrał sytuację 1-1. Oddał rzut, który był niecelny, mógł podać do kołowego, aczkolwiek rozumiem, że rzucał, bo to też była dobra sytuacja. Niestety nie trafiona. Yoshino, Tatsuki Yoshino na lewym rozegraniu, zawodnik z numerem 31, Mizumachi i Watanabe. Teraz w biegu prawoskrzydłowy, tam oczekiwał na podanie Motoki i znów dobra tutaj indywidualna szarża Yoshino. Trochę za łatwo. Chciałbym zwrócić uwagę na to, jak Japończycy grają w ataku. Izolują nam środek obrony i starają się pożytkować swoją dobrą grę 1-1. Zwykle kołowy przychodzi z pozycji między drugim a trzecim obrońcą na pierwszego i drugiego i prawy rozgrywający bądź środkowy atakują naszych środkowych obrońców, którzy na chwilę obecną bardzo dobrze sobie radzą z tymi wyskokami. 5-1. Sota Takano ustawiony najwyżej, jeśli chodzi o obronę japońską. To, na co zwróciłeś uwagę, też jest ważne, że no przy wiadomo, pewnych ograniczeniach, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Bardzo dobra akcja Kacpera Adamskiego teraz. Oni, Japończycy, starają się dużo wykorzystywać swoją ruchliwość, szybkość na nogach, balans, zmianę kierunku. Zwód już bezpośrednio w ataku na 6 metr. Tak jest. I to myślę, że to jest zasługa tego pana, którego widzimy na ekranach, czyli Dagura Sigurdssona, bardzo doświadczony trener, już z ogromnymi sukcesami na swoim reprezentacyjnym koncie. Mizumachi, Yoshino i bardzo dobry rzut teraz lewego rozgrywającego. Tatsuki Yoshino zdobywa swoją drugą bramkę. No, czyli jednak Japończycy potrafią też rzucać z drugiej linii.
spłaszczają sobie obronę i przygotowują dość rzetelnie pozycję. Też mam wrażenie, że tutaj nie szukają tych takich sytuacji na siłę, nie są to wymuszone. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przebiegu całego spotkania, do czego będzie ich zmuszała nasza gra w obronie, bo to też jest szalenie ważne, żeby im takie sytuacje uniemożliwiać. Dokładnie, dokładnie. Nie uważam, żeby tam w obronie ktoś powinien wychodzić do niego, bo Japończycy, myślę, że w większości przypadków będą dążyć do gry 1 na 1, więc nie ma sensu otwierać obrony i umożliwiać im tego typu zagrania. Gra pasywna zasygnalizowana biało-czerwonym. Pilitowski do przytuły. Blok Japończyków. Ach, zebrał tę piłkę Motoki kontra Wałach i bramka dla Japonii. Piąta w tym meczu. No niefortunnie. Damian Przytuła musiał rzucać na, chociaż właściwie nie musiał, bo chyba jeszcze nie było 6 podań. Rzucał na podwójnym albo nawet potrójnym bloku. Piłka odbiła się prosto w ręce Japończyka i ciężko byłoby tego nie wykorzystać. Miłosz Wałak debiutuje w reprezentacji. To jest bramkarz Kielc, ale w tej chwili w Wybrzeżu Gdańsk. Po to, żeby grał dużo, jak najwięcej podnosił swoje umiejętności. Tymczasem w ataku wybiegł tutaj Pilitowski, jest po prawej stronie, wbiegł na drugie koło Adamski. Daszek kozłując, ale wcześniej tam przepychanka na kole i litewscy sędziowie, którzy prowadzą to spotkanie, grę przerwali. Widzimy konsekwentnie, że Polacy próbują wykorzystywać sytuację 2 na 2 w bocznym sektorze boiska, gdzie ci najniżsi obrońcy muszą się mierzyć z Dawidem Dawidzikiem, co na pewno jest bardzo trudne dla nich, a powinno być łatwe dla nas. To już jest trzecia bodajże akcja tego typu w tym meczu. Boczny rozgrywający wbiega na drugie koło, a skrzydłowy gra 2 na 2 z kołowym. Watanabe ukarany karą 2 minut. No i coś, co my musimy zdecydowanie poprawiać, a w kontekście mistrzowskiego turnieju jest to naszym obowiązkiem. Gra w przewadze, którą mamy wykorzystywać, zdobywać bramki, nie tracić ich. I teraz bardzo szybkie od razu rozegranie do prawego skrzydła Michał Daszek. Tak to powinno wyglądać w przewadze. Dokładnie, dokładnie. Bardzo, bardzo przytomne zachowanie Kacpra Adamskiego, gdzie doprowadziliśmy do sytuacji 3 na 2 z prawej strony. On zaatakował do środka, dzięki czemu mógł podać do kołowego, jeśli drugi obrońca by do niego wyszedł, ale podał do skrzydłowego, co było, wydaje mi się, optymalnym rozwiązaniem w tej sytuacji. W dobrej dyspozycji w tym sezonie Kacper Adamski, mówiliśmy już wczoraj, 80 asyst, to jest 7 wynik w całej naszej ekstraklasie. Przerwana gra i kara 2 minut. Tym razem dla Adamskiego właśnie. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że troszeczkę może zbyt aptekarsko sędziowie, ale chętnie zobaczę powtórkę i może poprawię się. A na razie powtórki akurat nie będzie. Musimy już tutaj na sędziach całkowicie polegać. Sytuacja zatem jest w tej chwili 5 na 5, chociaż Japończycy mają wycofanego bramkarza, więc rozgrywali to szóstką i rzuca tę bramkę Shuichi Yoshida. Nie jestem pewny, czy w tej sytuacji wychodzenie tak wysoko, gdzieś koło granicy 9 metra, było dobrym pomysłem. Wydaje mi się, że ułatwiło to rozwiązanie sytuacji Japończykom. Jeszcze 40 sekund w tych składach, tak jak mówimy, równych, choć pomniejszonych o jednego gracza. My też wycofujemy bramkarza do ataku pozycyjnego. No i rozgrywa dzisiaj bardzo dobrą partię Michał Daszek. Tym razem przedarł się tu środkiem. Maciek Pilitowski odciągnął środkowego obrońcę. Michał bardzo dobrze zmienił kierunek i właściwie w sytuacji sam na sam ten człowiek rzadko kiedy się myli. 3 na 3, dzisiaj 100% na razie skuteczność, ale też mamy odpowiedź rywali i tę bramkę zdobywa właśnie Renosuke Tokuda, czyli wspomniany przez nas wcześniej zawodnik Tarnowa Król Strzelców sezonu 2021 w PGNiG Superlidze. Na to dlatego, że pamiętajmy, Watanabe był wykluczony z gry na 2 minuty. Zastąpił go w tej sytuacji Tokuda. No tak, Tokuda zawodnik, który bardzo lubi rzucać i umie to robić. Czuwara, teraz przepychał się tutaj Dawidzik.
Znowu widzieliśmy sytuację, w której Polacy grali 2-2 w bocznym sektorze boiska. Dawid Dawydzik z dużo mniejszym od siebie i na pewno słabszym fizycznie Japończykiem. Doprowadziliśmy do bardzo dobrej sytuacji, która równie dobrze mogłaby się zakończyć bramką. Bilitowski już tutaj był w trudnej sytuacji. Daszek musiał tę piłkę odrzucać. Teraz znów będzie przerwana akcja, czas zatrzymany i za to ściąganie. O, tutaj w tym momencie kara 2 minut dla Hirokiego Motokiego, prawoskrzydłowego reprezentacji Japonii. Świetnie, Dawid Dawydzik pokazał, dlaczego jest łączony zarówno z Wisłą Polską, jak i wcześniej z innymi dosyć znanymi klubami. Złapał piłkę właściwie, nie mam pojęcia, w jaki sposób to zrobił. Trochę ręka inspektora Gadżeta. Wrócił nam już do gry Adamski. My teraz znów gramy w przewadze i też fajnie by było, jakby to w kilkanaście sekund rozegrać, tak jak to w pierwszym przypadku, ale niestety faul w ataku, zajął pozycję Japończyk w obronie, wpadł na niego Pilitowski. No tak, ciężko chyba dyskutować z decyzją sędziów. Mieliśmy sytuację tutaj 2-1. Janek Czuwara był na czystej pozycji i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby podanie piłki do skrzydła. Trudno ocenić tak w pełni obiektywnie tę pierwszą grę w przewadze, bo ona nie trwała też za długo. Pamiętajmy, tam dosyć szybko też i nasz zawodnik złapał karę. To się wyrównało, a teraz będziemy może, mam nadzieję, mieli okazję, żeby pełne 2 minuty sprawdzić, jaki będzie tego bilans. Mizamuchi. Ale gdzieś ta piłka przeleciała Yukiemu między rękami. Adam Yukibai, to taki też zawodnik nietypowy, wygląd jak na Japończyka, ale geny mieszane, bo tata pochodzi z Palestyny. Błąd popełnili Japończycy. My spokojnie przechodzimy do ataku pozycyjnego. Tak, Japończycy w grze w osłabieniu bardzo wprowadzają bardzo dużo zamieszania gdzieś tam w naszej środkowej strefie i próbują izolować bocznego obrońcy. Świetnie, Maciek Pilitowski. I to powinna być asysta, no bo jest asystą, bo zostało to wykorzystane przez Michała Daszka. No Michał, na razie 4 bramki, to jest 2/3 naszego dorobku w tym meczu. Tak, chciałbym zwrócić uwagę tutaj na bardzo dobrą pracę Dawida Dawydzika, który utrzymał zasłonę, dzięki czemu mieliśmy przewagę z prawej strony. Maciek Pilitowski bardzo dobrze zauważył Michała Daszka i właściwie wyglądało to bardzo łatwo, ale wiele rzeczy musiało się złożyć na to, żeby tak to wyglądało. Na prawym skrzydle w Japonii teraz Tsutaya, to jest też drugi z prawoskrzydłowych, no bo jeszcze, no bo po tej karze Motokiego pojawił się zawodnik z numerem 55 na boisku. Na chwilę obecną dobrze wyglądamy w obronie, nie widać tak dużych przestrzeni między zawodnikami w środku pola, tak jak miało to miejsce wczoraj. Japończycy, pomimo tego, że zdobyli teraz bramkę, mają duże trudności z przebiciem się między naszymi obrońcami. Dobra akcja, teraz to Kudy, poszedł kozioł, tutaj już miał ułatwioną sytuację, kiedy dotarł do 6 metra. Druga bramka i mamy zmianę w naszej bramce. Adam Morawski pojawia się na boisku po 12 minutach i 30 sekundach tego spotkania. Przytuła. Daszek w starciu z nim Yuki, na prawym skrzydle teraz Komarzewski. Michał Daszek będzie tutaj bardziej teraz grał na prawym rozegraniu. Dobrze wyblokowali Japończycy. No trochę niepotrzebny ten rzecz. Tokuda, Yuki, Adam Yuki Bike i on teraz rzuca bramkę dla Japonii. To jest 9 gol. Niestety sytuacja trochę nam przypomina to, co było z Tunezją. Od początku delikatna inicjatywa po stronie rywali. No tak, w tej sytuacji świetnie Tokuda wykorzystał to, że Maciek Pilitowski został na środku obrony, co no niestety nie działa na naszą korzyść. Bardzo, bardzo łatwym zwodem do środka ściągnął jego uwagę i wypracował lewemu rozgrywającemu czystą pozycję zdobycia bramki. Przytuła, dorzucił tam do skrzydła i jest bramka Komarzewskiego. Bardzo dobre zachowanie Przytuły i Komarzewski mógł jedynie wykorzystać tę sytuację, co mu się udało. Cieszy to, bo wczoraj trochę mu chyba mecz nie wyszedł. Tak, tylko jedna bramka, choć sytuacji kilka było.
dziś rzuca bramkę numer 7 dla naszego zespołu. Mizamuchi, Yuki, Tokuda, oni są teraz na rozegraniu. Tamakawa zajął miejsce na kole. Yuki ponownie z dystansu, ale gdzieś tam mam wrażenie trafił Udo Palczaka w ogóle. No tak, nie wiem jak się stało. Przedziwnie ten rzut kierował, gra na chwileczkę przerwana. Tak, gdzieś tam piłka prawdopodobnie była mokra i musiała zostać wyczyszczona dla komfortu obu drużyn. Tokuda, Mizamuchi, Yuki. Na lewym skrzydle Sugioka. On teraz biegł na drugi kołowy i przedzierał się Yuki Bike, dobrze zatrzymany przez Walczaka. Tak, i znowu Japończycy wbiegają, skrzydłowi japońscy wbiegają na drugie koło, ale ma to na celu tylko zaabsorbowanie uwagi naszych obrońców, tak żeby wprowadzić trochę dekoncentracji, żeby łatwiej Japończykom potem grało się jeden na jeden. Świetnie Krzysztof Komarzewski teraz przerwał akcję, co wytrąca z równowagi drużynę przeciwną. No i mieli już zasygnalizowaną grę pasywną. Świetne zagranie Adama. Jest świetne zagranie Adam Morawski do Komarzewskiego i coś, czego nam brakowało w tym pierwszym spotkaniu. No wreszcie oglądamy dzisiaj. Wreszcie mamy kontrataki i bardzo, bardzo dobre podanie Adama Morawskiego. Trochę mi zadrżało serce, muszę przyznać. Ale ostatecznie udało się dostarczyć bezpiecznie piłkę do adresata. Japończycy też parę minut temu zmienili bramkarza. Yuta Iwashita zajął miejsce między słupkami. To jest też taki bramkarz, który był i na ostatnich Mistrzostwach Świata, i na Igrzyskach Olimpijskich. Dobrze, twardo tej do końca Polacy za Motokim. Bardzo dobrze Przytuła wytrzymał tą zasłonę obrotowego, który już na nim stał i wyszedł przed niego, dzięki czemu był w stanie zatrzymać. Watanabe obronił to Morawski. Teraz jest szansa na kolejny, tym razem szybki atak, wykorzystana sytuacja przez Komarzewskiego. I proszę, wczoraj, tak jak mówiłeś, tak średnio ten mecz udany, a dziś Krzysztof Komarzewski, trzecia bramka, trzecia kolejna. Tak, cieszy to, bo naprawdę to jest zawodnik o dużym potencjale, dużych umiejętnościach i fajnie, że się nie podłamał tym wczorajszym meczem. Zdarza się, nie zawsze można wykorzystywać wszystkie sytuacje, które się ma. Świetnie Adam Morawski w bramce. 35 bramek w tym sezonie Komarzewskiego w lidze ze skutecznością 74,5%. Yuki, Watanabe. Japończycy grają w siedmiu w polu. Pusta bramka! Powinien być rzut karny. Tak, to jest w momencie oddawania tego rzutu do pustej bramki. Faul Yukiego, on dostaje karę 2 minut. Bardzo przytomne zachowanie Dawida Dawidzika. Zdaje sobie sprawę z tego, jak wyglądają przepisy i w momencie, kiedy poczuł, że jest faulowany przez obrońcę, oddał rzut właściwie w stronę bramki, bo o to głównie chodziło, żeby wywalczyć rzut karny i 2 minuty. A i dzisiaj Jan Czuwara na linii 7 metra. Czuwara kontra Iwashita. Obejmujemy prowadzenie w tym meczu. Zdobywamy 4 kolejne bramki bez odpowiedzi rywali. To jest dobry fragment, ale to skutkuje między innymi to, że zaczęliśmy grać szybki atak, kontratak. To są bramki, które zdobywa się szybko i łatwo. Dokładnie, dokładnie. A kontrataki nie są możliwe bez obrony, więc ja uważam, że tutaj bardzo dobrze, może nie świetnie, dobrze funkcjonuje nasza obrona i widać to gołym okiem. Przede wszystkim w jaki sposób jest zacieśniona w środku między drugim a drugim obrońcą. Jest naprawdę bardzo mało przestrzeni. Japończycy starają się te przestrzenie kreować, ale na chwilę obecną radzimy sobie z tym bardzo dobrze. A i poprosił o czas Dagur Sigurdsson. My oczywiście na tym czasie będziemy słuchać Patryka Rombla. Szósty mecz, tak żeby wracali górą, zamki, tam gdzie jest za plecami, żeby przebiegli, wyszli, żeby miał jak najdalej, okej? Okay? Jedna rzecz. Druga rzecz, uważamy na wrzutkę, okej? Okay? Pamiętamy, uważamy na wrzutkę. I do końca teraz, jak będziemy mieli okazję, powiedz tylko jak jest kontra bezpośrednia. Jak jest kontra pośrednia, pójdziemy i zagramy w przewadze. Kontry pośredniej biegniemy, okej? Okay? Jasne? Dawaj!
No tak, trener Rombers zwrócił uwagę na dwie bardzo ważne rzeczy, czyli przede wszystkim to, żeby Japończycy nie zaskoczyli nas jakąś kombinacyjną akcją w stylu wrzutki, a drugie to, żebyśmy nie podejmowali zbyt pochopnej decyzji co do rzutu przez całe boisko, no bo mamy przewagę, czyli właściwie mamy jednego zawodnika więcej, nie musimy ryzykować rzutem przez całe boisko, bo się to po prostu najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Sigurdsson, tak sobie przyjrzałem jego karierę trenerską w roli trenera różnych reprezentacji, grał z nami 5 razy. 3 razy wygrał, za każdym razem, kiedy prowadził reprezentację Niemiec, w tym 2-krotnie na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, także w walce o brązowy medal. Tutaj w Gdańsku już, przepraszam, w Opolu, jako trener Japonii, przegrał dopiero po rzutach karnych. Jedyne spotkanie, jakie przegrał w regulaminowym czasie gry, to jest jako trener reprezentacji Austrii w 2010 roku na takim towarzyskim turnieju Wiener Neustadt. Wówczas górą biało-czerwoni, różnicą 6 bramek. Pytałem się Artura Siedmiaka przed meczem, pamiętasz ten mecz? Był taki, bo grałeś wtedy? On mówi, może grałem. A my mamy znów łatwą bramkę, robimy coś, co robiła nam Tunezja. Dokładnie, tak. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj, co zrobił Krzysztof Komarzewski, bo nie oddał rzutu przez całe boisko, a podał do lepiej ustawionego Janka Czuwary, no, który już miał dużo lepszą sytuację. Jan Czuwara, zawodnik Vardaru Skopje, on może tam nie gra za dużo, ale za to w jakim towarzystwie? Timur Dibirov jest konkurentem do gry na skrzydle, a uczy go David Davis, czyli legenda lewego skrzydła, też medalista i olimpijski z reprezentacji Hiszpanii. No tak, co prawda David jeszcze nie zdążył go chyba niczego nie nauczyć, bo dopiero został trenerem Vardaru Skopje. Ale przy nim powinien się dużo nauczyć, na pewno, bo to jest trener, jako zawodnik był świetnym zawodnikiem, trenerem też jest bardzo dobrym. A my punktujemy i proszę zwrócić uwagę, dziś no, olbrzymią większość bramek zdobyli na razie skrzydłowi. Tak, skrzydłowi, którzy są dzisiaj bardzo aktywni, jeśli chodzi o bieganie do kontrataku. No mamy bardzo dobrych skrzydłowych, zarówno Michał Daszek, Janek Czuwara, Przemek Krajewski, którego dzisiaj nie widzimy. To są świetni zawodnicy. Jeszcze Arek Mury to oczywiście absolutny europejski top. Tylko że muszą mieć okazję do tego, żeby te rzuty oddawać. Morawski przegrywał tutaj ten pojedynek z Yoshidą. Tak patrzę, 12 bramek. Przypominam sobie po jednej bramce Dawidzika i Adamskiego. Natomiast pozostałe 10 były dziełem Daszka bodajże w 5 przypadkach, Komarzewskiego 3-krotnie i Czuwary 2 razy. Tak, tutaj Japończycy wykorzystali trochę chyba brak porozumienia, wydaje mi się, w obronie, bo kołowy przebieg ze środkowego sektora gdzieś za plecami obrońcy i właściwie lewa połówka miała idealną sytuację do podania. Świetnie Damian Czutuła. No ale my teraz też jakby pokazujemy, że potrafimy grać również w ataku pozycyjnym. Przytuła zdobywa swoją pierwszą bramkę. Dzisiaj 3 bramki przewagi. To jest bardzo dobry fragment gry naszej reprezentacji. Te drugie 10 minut, może nawet mniej, gdzieś tak 7,5 minuty mam wrażenie, to jest ten czas, w którym my żeśmy tę przewagę wypracowali. Te ostatnie minuty, pamiętajmy, było 9-6 dla Japonii, więc w tych ostatnich minutach bilans dla naszego zespołu na korzyść 7-1. Tak, i znowu widzieliśmy izolację w środkowym sektorze boiska, ale bardzo dobrze Patryk Walczak do spółki z Dawidem Dawidzikiem poradzili sobie w tej sytuacji. Watanabe, Yoshino. Odrzucił Yoshida, Watanabe tam do końca, zanim postępował Przytuła. Tak, bardzo dobrze Damian, że przytrzymał prawą połówkę i po prostu go nie odepchnął. Myślę, że gdyby go odepchnął, mógłby dostać karę 2 minut. To, że go przytrzymał w powietrzu, pomogło mu w nieuzyskaniu karę 2 minut. Znowu bardzo dobrze w obronie, znowu kontratak. Cały czas trzymamy tempo, choć teraz chyba przejdziemy już do ataku pozycyjnego. Na środku rozegrania w Japonii pojawił się Kaito Toi. To jest taki w sumie nowa twarz tej reprezentacji. Tu spory ma wybór Dagur Sigurdsson właśnie na tej pozycji. No, sam grał na tej pozycji, więc on tutaj z tych zawodników sobie układa. No ale Kaito Toi akurat to jest jeden z nielicznych graczy, który na tych ostatnich imprezach dużych w reprezentacji nie był. Tutaj się troszkę też w tej akcji, którą rozprowadzał, mam wrażenie, pogubił. Tak, to ja może jako ciekawostkę dodam, że kiedyś, jeszcze grając w Wiśle Płock, graliśmy turniej w
którym przyjechała reprezentacja Japonii i tam był taki środkowy, ja nie pamiętam jak on się nazywał, ale oprócz tego, że był piłkarzem ręcznym, był gwiazdą telewizji, więc nie wiem, może... dojdziemy może, do może tutaj też jest ktoś taki, kto ma potencjał. Dosyć żywo zareagował na decyzję sędziów Patryk Rombel. Kto ma rację? Jacku? Tak, to jest specyfika też, że tak sobie myślę cały czas o tym, o tej gwieździe telewizji, że przypomniało mi się, że jeżeli siatkarz też taki jest w Japonii, który bardziej niż z sukcesów jest znany z występów w telewizji. No taki specyficzny rynek, gdzie można robić karierę. Kaito Toi, mówiłem o nim, że nie za bardzo mu wyszła ta poprzednia akcja, a teraz to on tutaj górą rzuca bramkę. Duża zasługa w tym zarówno środkowego, jak i kołowego. Kołowy, który ustawił się na Kasprze Adamskim, trzymał bardzo długo zasłonę i tam była przewaga. Właściwie gdyby nie podał do lewej połówki, mógł spokojnie podać do kołowego i tam też byłaby czysta sytuacja do zdobycia bramki. Krzysztof Kamarzewski ukarany karą 2 minut, a zatem wycofujemy bramkarza, żeby mieć 6 zawodników na boisku. Daszek zatem wrócił do gry, wrócił na prawe skrzydło, a Adamski jest na prawym rozegraniu. Plitowski przytuła na pozostałych pozycjach na rozegraniu. Jest Czapliński, pojawia nam się na skrzydle lewym. Tak jest, czyli właściwie mamy 3 zawodników związanych bądź urodzonych w Płocku. Czapliński i Kacper Adamski są z Płocka. Michał Daszek jest kapitanem Wisły, więc... A Czapliński w takim stylu trochę Michała Daszka, tylko z lustrzanym odbiciem. Starał się zejść, tak. Rzucić z dystansu. Jest tutaj już tak z tego sektora centralnego, ale to był za łatwy rzut dla Iwashity. Japończycy niedawno zdobyli 11 bramkę i przełamali też trwający parę minut i impas. Teraz grają, pamiętajmy, w przewadze i będą chcieli tutaj te straty odrabiać. Przyspieszyli tę grę do skrzydła, ale Morawski, doskonała interwencja, wygrany pojedynek Stakano. Tak, świetnie Adam Morawski w sytuacji 1-1 ze skrzydłowym wyszedł obronną ręką. Niestety piłka wróciła bezpośrednio do drużyny japońskiej. Bardzo nieszczęśliwie, powiedziałbym. Oto jeszcze nasza obrona będzie się musiała tutaj pozmagać z atakiem Japończyków. Jeszcze 51 sekund osłabienia pokaże Komarzewskiego. Trzeba wytrzeć parkiet, jakieś tej plamy w okolicy prawego rozegrania japońskiego. To musi być bezpiecznie, absolutnie. Trzeba było te plamy usunąć. Możemy teraz wznowić grę. Tokuda, Toi, Watanabe. Wybiegł Yoshida z koła, zrobili sobie tu miejsce, ale fantastycznie teraz Morawski zatrzymuje Watanabe. Świetnie Adam Morawski, trochę niepotrzebnie Damian Przytuła dołączał w tej sytuacji do kołowego i stworzył sytuację, właściwie otworzył strefę dla prawej połówki, gdzie tam kołowy drużyny japońskiej pobiegł na plecy naszego środkowego obrońcy, więc właściwie nie było potrzeby, żeby drugi obrońca za nim biegł, bo kołowy japoński sam sobie ukradł miejsce. Do Melsunga od nowego sezonu Adam Morawski się przenosi, tam zastąpi Silvio Heinevetera. Tymczasem Patryk Rombel na 6 minut przed zakończeniem pierwszej połowy poprosił o czas, no i zobaczymy, jakie teraz uwagi ma do przekazania nasz szkoleniowiec. Zastąpi Silvio Heinevetera, który też jest w pewien sposób związany z telewizją, bo jego małżonka jest celebrytką. Zrobimy jeszcze tak, żeby nam pokazali czas, żebyśmy mogli wszyscy wrócić na boisko. Okej? Okay? Później się piłkę z prowokacją, żeby podnieśli rękę na czas. I później zrobimy serię z prawej strony. Okej? Okay? Dawaj. No tak, Patryk Rombel zwrócił uwagę, właściwie nie zwrócił uwagę, ale poprosił swoich zawodników, żeby zagrali jak najdłużej do sygnalizacji gry pasywnej, tak żeby ukraść jak najwięcej czasu. Ze względu na to, że pierwsza połowa powoli się kończy, no i mamy osłabienie, więc nie ma sensu się spieszyć. A jest 8 sekund, więc tę piłkę jeszcze poszanujemy. A nawet sobie myślę, że to 8 sekund to nam jeszcze gra pasywna nie grozi, ale ważne, żeby to i odbudować ustawienie, żeby wbiegł zawodnik, żeby wbiegł bramkarz, żeby tutaj wszystko już było jak trzeba. Zaczynamy zatem Pilitowski, Adamski, Przytuła.
i z dość dużą swobodą już do te 8 sekund przetrwaliśmy. Morawski pojawia się na boisku, no ale my na razie tę piłkę rzucamy dość daleko. Teraz atak Adamskiego i wygrywa Iwaszita tę rywalizację z Daszkiem. Chyba pierwszy raz Michał dzisiaj nie kończy bramką. Tak też mi się wydaje. Michał, bardzo dobra interwencja bramkarza, który właściwie widział, że Michał się wychyla w długi róg. Zamknął mu ten długi róg. Brawo. To im Motoki na prawym skrzydle. Watanabe cały czas tutaj pozostaje na prawym rozegraniu. Yoshida wydaje się tutaj najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o koło. I w słupek tym razem ratuje Morawskiego po rzucie Yoshino. My mamy szansę zdobyć tę 14 bramkę, bo też tam się troszeczkę to przyblokowało. Tak, tutaj bardzo przytomny Damian Przytuła zatrzymał grę. Nie było potrzeby się spieszyć, zwłaszcza patrząc z perspektywy tego, że byliśmy w chwilowej mniejszości w kontrataku. Nie narażał drużyny na błąd. Bardzo dobrze. Komarzewski powraca do gry. On tam już zajął miejsce w prawym narożniku. Pilitowski, do którego tutaj wychodzi za każdym razem ten wysunięty obrońca Takano. Cały czas jeszcze piłka dla Polaków. Ale zawiązuje tam but jeden z Japończyków i jeszcze trzeba tam wytrzeć boisko. Niewiele ponad 4 minuty do zakończenia pierwszej połowy meczu. No tak, na razie Polacy wygrywają, pomimo trochę niemrawego początku, powiedziałbym. Ale ta druga część pierwszej połowy bardzo pozytywna. Po raz kolejny Polacy starają się wykorzystywać przewagę fizyczną kołowych. Próba gry 2-2 po wbiegu skrzydła. A my tak się delikatny błąd popełniliśmy na samym początku meczu. Bartłomiej Bis jest dzisiaj zgłoszony w składzie i pojawił się na boisku. On teraz tam się przepycha, ale też wykorzystuje to wszystko Pilitowski. Tak, świetnie Maciek, co prawda z bardzo trudnej pozycji rzucał, ale udało mu się wykorzystać tę sytuację. Okej, to Kamila Syprzaka dzisiaj nie ma. Kamila Syprzaka dzisiaj nie ma w protokole meczowym. To nasz błąd, przepraszamy. Natomiast już wracamy tutaj do tego, co dzieje się na boisku. Bramka zdobyta wreszcie po przerwie 14. Daje nam to znów dość bezpieczną przewagę, ale musimy cały czas być skoncentrowani w obronie. Walczak i Bis teraz w tym sektorze centralnym obrony. One sobie przekazują Yoshidę. Przedziera się Toi. I Morawski niestety nie trafia. No niestety nie trafia, jest to zawsze duże ryzyko. W tej sytuacji wydaje mi się, że mógł się powstrzymać Adam. 3 bramki w reprezentacji Adama Morawskiego, podobnie zresztą jak Mateusza Korneckiego. Tutaj polował na 4, ach, jeszcze uderzył pięścią w poprzeczkę swojej bramki ze złości, że nie udało się właśnie w taki łatwy sposób tej bramki rzucić. Yuki, Toi. To Kuda i kroki popełnił, za dużo już było tych kroków w momencie, kiedy tam robił mu miejsce partner klubowy Yoshida, walczący na kole. Tak, bardzo dobrze to Kuda wygrał tą sytuację, niestety popełnił błąd kroków, ale też rzucał z takiej bardzo wytrąconej pozycji, nie miał już więcej kroków do wykorzystania, przez co było mu na pewno ciężko. Zmieścił się tym rzutem Pilitowski, tam tak jeszcze trącił piłkę Iwaszita, ale ona wylądowała w bramce, a więc jest 15 gol dla biało-czerwonych. A nie trącił, wydawało mi się, że miała jakiś kontakt z piłką Iwaszita. A tymczasem to był świetny techniczny rzut. Tak, świetny rzut techniczny Maćka Pilitowskiego. Po raz kolejny z ciężkiej pozycji wykorzystuje to, że wygrał 1-1 i zdobywa bramkę. No ale Yuki ma też potężny ten rzut. Wziął sobie tutaj obrońcę na jedno ramię i w tej sytuacji oddał rzut. O, właśnie widzimy, jak tutaj próbował go zatrzymywać Bartłomiej Bis. No tak, gdzieś tam na kontakcie, bardzo dobry rzut, silny, huknął jak z armaty. Yuki
Chłopak, który w reprezentacji Japonii zagrał już jako licealista, co się zdarzyło w historii tej reprezentacji w ogóle po raz pierwszy. Ach, to jest coś, co dziś było rzadkością. No, taki duży błąd to nam się zdarzył chyba po raz drugi dopiero w tym meczu. Takich sytuacji oglądaliśmy dużo wczoraj, no ale niestety teraz też się to przydarzyło. Tak, Polacy próbowali wyizolować sytuację, stworzyć sytuację dla Kaspera Adamskiego w środkowym sektorze boiska do gry 1 na 1. Niestety prosty błąd chwytu. Buda, ależ wysoko teraz złapał tę piłkę, przełożył sobie ją w powietrzu jeszcze Yuki. Bardzo dobry fragment gry w wykonaniu tego zawodnika. Tak, Japończycy widać, że zauważyli, jak grają nasi drudzy obrońcy, którzy bardzo chcą przerywać akcję gdzieś na środkowym reprezentacji Japonii. Bardzo przytomne zachowanie prawego rozgrywającego, który zauważył, że Kacper Adamski jest bardzo wysoko i Yuki miał sytuację 2 na 1 z Krzysztofem Komarzewskim. No a my chcieliśmy doprowadzić tę drugą połowę już rzutem do końca, ale Iwashita sobie poradził i nie zdążyli Japończycy akcji przeprowadzić. Także pierwszą połowę reprezentacja Polski wygrywa 15 do 13, mając jeden bardzo dobry fragment gry. To tak między 8 mniej więcej a 20 minutą, przepraszam, 13 a 20 minutą, to był ten fragment, w którym zapracowali biało-czerwoni na bardzo dobry bilans. Tam nawet wyliczyłem im w pewnym momencie 7 do 1 i to głównie ten fragment gry po pierwsze najbardziej nam się podobał, po drugie był to decydował o wyniku. Tak, jeszcze po konsultacji ze stolikiem, jeszcze mamy decyzję o tym, że tutaj będzie rzut wolny, ale ze środka boiska Yuki oczywiście naprzeciwko niego staje polski mur, ale no, nie silił się tutaj na nic szczególnego. Rzucił po prostu piłkę Adam Yuki. Dopiero teraz jakby formalnie ta pierwsza połowa została zakończona. 15 do 13. Większość bramek w tym właśnie także decydującym fragmencie z udziałem naszych skrzydłowych. Tu mieliśmy parę akcji zagranych z szybkiego ataku i z kontrataku, więc to też zdecydowanie na plus. No i jednym z bohaterów tych akcji był Krzysztof Komarzewski i za chwilę już Sylwia Michałowska, która dla Państwa przeprowadza wywiady, będzie z nimi rozmawiała. Sylwia, bardzo proszę. Krzysztof Komarzewski dzisiaj bardzo aktywny i chyba możesz powiedzieć, że to taki mecz na przełamanie. Wczoraj nie poszło, dziś jest zdecydowanie lepiej i lepiej się chyba też czujesz na boisku, to widać. Zgadza się, wczoraj z mojej strony było za dużo tych błędów i dzisiaj chcę to nadrobić, chcę pokazać, że potrafię grać piłkę ręczną i że się tutaj nadaję do tego zespołu. I mam nadzieję, że w tych minutach, które teraz dostałem, w jakiś sposób to wykorzystałem. Duże podziękowania chyba też dla Adama Morawskiego, twojego klubowego kolegi. Tu widać, że na centymetry się dogadujecie, jeśli chodzi o te podania. Zgadza się, aczkolwiek dzisiaj Loczek trochę mnie zaskoczył, bo nie spodziewałem się aż tak długiego podania. Dlatego wielkie brawa dla Adama, bo to nie zdarza się aż tak często. Ale tak jak tutaj pani wspomniała, gramy razem w klubie i to na pewno gdzieś też się tutaj na to przekłada. Krzysztof, muszę cię zapytać o obronę, o to, że grasz dzisiaj na dwójce. To jest jakieś nowe rozwiązanie w reprezentacji, bo jeśli chodzi o twój zespół, o Orlen Wisła Płock, tam takie rzeczywiście rozwiązania stosujecie z trenerem Sabatę. To się przekłada na reprezentację i tak będzie częściej? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ na treningach, jeśli chodzi o reprezentację, nie za często stoję na pozycji numer dwa w obronie. Natomiast w klubie tak zdarza mi się to. Gram na dwójce, czasami z różnymi efektami. No powiedz, jak się w tym czujesz tylko. Staram się jak mogę, mam nadzieję, że wychodzi. Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia. Wracamy do komentatorów. O, dziś Paweł, parę sytuacji pochwaliłeś Krzysztofa Komarzewskiego w obronie, z tego co pamiętam. Tak, radzi sobie bardzo dobrze w obronie. W ataku wykorzystuje to sytuacje, które mu się nadarzają, które mu wypracowują koledzy. W obronie tak, wydaje mi się, że bardzo poprawnie i warto go pochwalić. To była statystyka pierwszej części spotkania. My usłyszymy się za minut kilka, a w tym czasie mieli Państwo czas nasze studio, do którego serdecznie zapraszam.
Turniej Four Nations Cup, drugi mecz reprezentacji Polski. Nasi piłkarze ręczni grają z Japonią, do przerwy prowadzą 15-13. Jest to zdecydowanie, zgodzicie się ze mną, moi drodzy goście, Artur Siódmiak, Iwona Niedźwiedź, że jest to reprezentacja innego oblicza, innego niż to, z którym mieliśmy do czynienia wczoraj. W każdym parametrze w zasadzie jesteśmy lepsi. No tak, zagraliśmy bardziej kompaktowo w obronie. Akurat na Japonię, która no nie dysponuje rosłymi zawodnikami, jest to jak najbardziej wskazane. Zagraliśmy odważniej, bo te kontrataki było widać, bezpośrednie wznowienia. Fajnie w bramce Morawski. Myślę, że też dużo piłek do skrzydeł, do Daszka. Graliśmy przez koło i no, dobrze się to oglądało. I to jest zupełnie dwie różne reprezentacje, także jestem pod dużym wrażeniem. Iwono? Całkiem nieźle funkcjonuje, nawet bym powiedziała, że całkiem dobrze funkcjonuje duet Walczak-Dawydzik. Dużo lepiej niż z Bartkiem Bisem. Widzieliśmy Bartka Bisa w końcówce tej pierwszej połowy i on ma jeszcze problemy, mam wrażenie, z zaadaptowaniem się do tej obrony, która obowiązuje w reprezentacji Polski. Może ta druga połowa będzie wyglądała ciutkę lepiej. Kluczowa decyzja o zmianie w bramce, bo zaczął młody Miłosz Wałach, ale tam do 13 minuty poza rzutem z podłoża nie miał kontaktu z piłką, a ten rzut z podłoża trafił poza światło bramki, więc bez skutecznej interwencji pojawia się Adam Morawski i daje to rozwiązanie. Ale trzymajmy, co dobre, trzymajmy. Jacek Laskowski i Paweł Paczkowski skomentują dla Państwa drugą część tego spotkania. Sponsorem programu było Suzuki, producent samochodów z napędem hybrydowym. Mam dla Ciebie idealnego kandydata, a nawet dwóch. Na kogo? Na prezent. Dla mnie. O mamo! Teraz w Hebe produkty do makijażu do 50% taniej. Hebe. To zamawiam. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Już nie budzę się w środku nocy. Valerin Sen sprawia, że rano wstaję wypoczęta. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Nareszcie wiem, co to dobry sen. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład elegancki smartwatch Garmin VivoMove Style z aplikacjami sportowymi. Teraz taniej o 150 zł. Telewizor LG aż 70 cali 4K Ultra HD. Idealny dla graczy. Teraz taniej o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Gdy nadchodzi jesień i zima, pani Ela zmienia owoce na konfitury, letni sweterek na ciepły płaszcz, a zestaw witamin i minerałów na Activitaminer Senior D3. W bardzo dobrej cenie. Bo w tym okresie pani Ela, tak jak wszyscy, może potrzebować zwiększonej dawki witaminy D3. Activitaminer Senior D3 zawiera ważne witaminy i minerały, a do tego aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3. Najlepsze witaminy od jesieni do zimy. Myślisz o nowej łazience? Zrobimy ją dla ciebie pod klucz. Nie martw się o fachowców, my ich zapewniamy. Zobacz. W Leroy Merlin zaprojektują, mogą też zamontować i do tego mają naprawdę szeroką ofertę. Z której stworzysz kompletną łazienkę marzeń. A my zajmiemy się resztą. Oferta, projekt, montaż. Wszystko w jednym miejscu. Przyjdź i sprawdź nas. Jak tysiące innych klientów. Zapraszamy. Leroy Merlin. Chcę zwęzić tę sukienkę. O tyle. Nieźle pani schudła. Zazdroszczę. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? Guzik Prawda, a Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać. Ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Też muszę zadbać o wątrobę. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość. Hepa Slimin z witaminą D3. Nie czekamy. Przyspieszamy. Wyprzedaż w euro. Plus dwie raty gratis. Telewizor LG w ratach 646 zł taniej. Odkurzacz Electrolux w ratach tylko 653 zł. Tylko do piątku. W sklepach i na euro.com.pl. Co się dzieje, gdy zjesz za dużo tłustych potraw? Jest ci ciężko na żołądku?
Czujesz się pełna? Masz gazy? Sięgnij po Travisto. Travisto wspomaga trawienie, eliminację nadmiaru gazów, wspiera pracę żołądka, wątroby i jelit. A jeśli chcesz dodatkowo zadbać o linię, wypróbuj nowość Travisto Slim. Travisto. I trawisz to. Czasami każdy może zwątpić w sens kibicowania. Błąd. Przecież oni ciągle na nas liczą. Damy radę. Kto wygra mecz? Polska! Pomyślcie, ile razy walczyliśmy o zwycięstwo. Brawo! To jak, jesteście gotowi? Proste. STS. Jesteś gotowy. Sponsorem programu jest PGNiG. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Wracamy do Ergo Areny. Druga połowa drugiego meczu Polaków na Four Nations Cup w piłce ręcznej przed nami. Polska-Japonia. 15-13 do przerwy i drugą połowę zaczynamy w mocno zmienionym składzie w porównaniu z tym, co oglądaliśmy w części pierwszej. W bramce pozostaje Adam Morawski, który na boisku pojawił się w 13 minucie, ale mamy Piotra Jędraszczyka na środku rozegrania na tę drugą część meczu, Czaplińskiego na lewym skrzydle, on już pokazywał nam się w pierwszej połowie, Ariela Pietrasika, który dostaje tutaj od początku drugiej połowy szansę na lewym rozegraniu, a skład uzupełniają nam jeszcze na boisku Daszek i Bis oraz Komarzewski. No i pierwsza akcja naszego zespołu, Pietrasik. Tutaj w kozioł, ale jeszcze utrzymujemy się przy piłce. Zablokowany Ariel. Pokazuje tutaj Piotr Jędraszczyk, żeby do niego podać piłkę, że on tutaj tę akcję znów napędzi. Pietrasik. Dwóch zawodników tam do niego doskoczyło. No tak, przenieśliśmy ciężar gry na lewą stronę. Wydaje mi się, że z prawej była lekka przewaga. Daszek! Świetnie, Michał Daszek. Jak on to zrobił? O, już tak... Była sytuacja ekstremalna. Tak, sytuacja bez wyjścia. Michał świetnie ją wykorzystał. Proszę popatrzeć. Nic dodać, nic ująć. Krem de la krem indywidualnych umiejętności. Sota Takano patrzył na naszego zawodnika i nie mógł wierzyć, że tutaj jeszcze zachowując jakby brak kontaktu z linią pola bramkowego, Michał Daszek oddał prawidłowy rzut, co najważniejsze, rzut zakończony bramką. Watanabe w swojej pierwszej akcji przedarł się tutaj przez naszą obronę. Bardzo dobra sytuacja, 1-1. No właściwie przegrana na mecze, ale chciałbym zwrócić uwagę na ustawienie Polaków w obronie, bo Patryk Walczak gra na drugim obrońcy, zmienia Michała Daszka. Bartek Bis z Dawidem Dawidzikiem w środku obrony. No, to już taką mamy rzetelnie postawione mury. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. I każdego rozwiązania próbuje Patryk Rąbel. Daszek tutaj dał sygnał teraz Komarzewskiemu. Komarzewski zbiegł na drugie koło. Jędraszczyk już tam przy nim. Blisko są rywale, między innymi Kohejna Rita. Taki zawodnik z numerem 18, o którym mało mówimy, ale to jest obrońca. To jest zawodnik głównie desygnowany do obrony, którego zna, uwaga, Daszek. Piękna druga bramka Michała w tej drugiej połowie. Świetnie Michał Daszek wygrał pojedynek 1-1, a jeśli chodzi jeszcze o postawę Polaków w ataku, konsekwentnie staramy się grać, wykorzystywać sytuację 2-2 z kołowym na najniższym obrońcy w ostatnich dwóch akcjach z prawej strony. A jeszcze wracając do Kohejna Rity, to jest taki zawodnik, którego Sigurdsson jeszcze jako trener Füchse Berlin sprowadził do Niemiec w 2014 roku i on tam przez dwa sezony w Bundeslidze grał. Pokazują, że była obcierka, nie było. Pokazują sędziowi, więc zaczniemy od bramki, ale jest kara dla naszego zawodnika. Wydaje mi się, że w powtórce nie było tego widać. Tam minimalnie Dawid odpychał przeciwnika. Wydaje mi się, że kara nieznacznie na wyrost. Dawid Dawidzik zatem ukarany na 2 minuty. My wycofujemy bramkarza. Mamy 6 zawodników w polu. No i znów mamy fragment do przećwiczenia
gry, no, w osłabieniu. Także nawet biorąc pod uwagę, że mamy szóstkę w polu, to jest to osłabienie, bo musimy grać ostrożniej, bo za plecami pozostaje pusta bramka. I w bieg lewego skrzydła, tym razem świetnie. Piotrek, tutaj zdecydowanie powinna być kara dwuminutowa i też to obserwujemy. Bardzo przytomnie zachowywał się Piotr Jędraszczyk, który wygrał sytuację 1 na 1. Właściwie tak jakby biegał obok tyczki, z całym szacunkiem do przeciwnika. O, o, o! To jest właśnie ten moment i widzimy tutaj tę interwencję. Będziemy mieli karnego. Dzisiaj Jan Czuwara jedna próba wykorzystana w pierwszej części spotkania. Teraz staje naprzeciwko japońskiego bramkarza po raz drugi i pokonuje Iwashite. Zatem w karnych na razie 100% skuteczność. Są cztery bramki przewagi naszego zespołu. Tak, Japończycy ściągnęli bramkarza, żeby stworzyć przewagę w ataku. Jest to ryzykowne rozwiązanie, aczkolwiek na pewno ułatwia grę drużyny przeciwnej w ataku. A Mizamuchi tutaj się złapał za twarz po tym ataku Bisa, ale sędziowie się nie dopatrzyli nieprzepisowego zagrania na tyle, żeby tutaj była jakaś kara progresywna. Bis jeszcze raz mocno, twardo wyskoczył do Watanabe. Mają problemy Japończycy z rozegraniem, aktywnie nasza obrona, ale i teraz Pietrasik z kolei zatrzymuje Watanabe. Od razu głośne wsparcie z ławki po takich udanych akcjach w obronie. Tak, bardzo przytomne zachowania obrony. Staramy się przerywać te akcje. Tutaj troszeczkę niepotrzebnie, nie jest to wina, troszeczkę niepotrzebnie Bartek Bis wyszedł w pierwszym momencie, kiedy lewa połówka otrzymywała podanie od skrzydłowego i tam przegrał tę sytuację, czyli właściwie chwilę wcześniej już musiał potem łatać swoje błędy. No to mamy znów karę. Tym razem dla Bisa i rzut karny, który rzucać będzie Naoki Sugioka. Sugioka kontra Morawski. Wygrany pojedynek przez reprezentanta Japonii. A Morawski z wszystkich naszych bramkarzy ma w tym sezonie w lidze najlepszy bilans, jeśli chodzi o karne. 7 obronionych na 22. To jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o obronione karne. Ciężki moment teraz dla nas, bo gramy w osłabieniu, ale jedno z osłabień się skończyło. Mieliśmy chwilę podwójnego osłabienia. Teraz możemy rozgrywać akcję w ataku w 6 zawodników. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jędraszczyk dyryguje tutaj tym zespołem. W ogóle po nim nie widać, że gra swój drugi mecz w reprezentacji i teraz znów rozrzucił tę akcję. Szkoda, że Krzysztof Komarzewski tego nie wykorzysta. Tak, bardzo przytomnie Piotr zauważył sytuację, w której skrzydłowy był właściwie na kompletnie otwartej pozycji. Niestety Krzyszkowi nie udało się wykorzystać sytuacji do zdobycia bramki. A musimy sytuacje 100%, gładkie, wypracowane, wykorzystywać. Teraz trafia w obramowanie bramki Watanabe, ale zbierają tę piłkę Japończycy. Yoshino, Mizamuchi, Watanabe, więc ta trójka rozgrywających, których oglądaliśmy również na początku spotkania. Mizamuchi kozłem dookoła i zdobywa bramkę Yoshida. Tak, bardzo dobrze Mizamuchi tutaj zauważył swojego kolegę. Świetnie ustawiony kołowy. To niskie podanie, takie, które tutaj wiedział jak być przygotowanym do tego podania Yoshida, a już był pochylony od razu z tę piłkę przejmując, gotowy do rzutu. 4 bramki wczoraj Yoshidy, dzisiaj też już parę bramek na koncie ma. Japończycy konsekwentnie grają obroną 5-1. Tutaj izolacja do Michała Daszka. Dawid Dawidzik uciekał z pozycji między 2-3 do środka, tak, żeby zostawić Michałowi więcej miejsca. I już wrócił Morawski do bramki. To oznacza, że i kara Bisa dobiegła końca. Jędraszczyk na kontakcie z obroną odgrywał do Daszka, ale tutaj był faul w ataku. Tak, wydaje mi się, że sędziowie gwiznęli faul w ataku Piotra Jędraszczyka. Tak. I niestety tracimy tą piłkę. Gramy odważnie, staramy się grać szybko, no ale też obarczone jest to ryzykiem popełnienia błędów. Tych błędów jednak nie może być za dużo. Mizamuchi i Yoshino. Ponownie Mizamuchi, wbiegał tam na 6 metr Watanabe, ale nie spuszczał go z oka Pietrasik.
Teraz musi pilnować też Yoshidy, który zmienił pozycję tam na kole. Dobrze Polacy zamknęli strefę przedzierającemu się Mizamuciemu. Tak, Japończycy cały czas konsekwentnie chcą grać jeden na jeden, szukać pozycji, szukać sytuacji, w których Polacy będą gdzieś mieli dużo miejsca do bronienia. Ach, zebrana przez Tsutaję ta piłka, prawo skrzydłowy reprezentacji Japonii, zmniejsza straty do jednego gola. My też musimy się tutaj zacząć ogarniać, jeśli chodzi o grę w ataku i skuteczność, no bo to na razie troszkę szwankuje. Tak, tutaj w obronie trochę nieszczęśliwie Ariel Pietrasik prawie przejął tą piłkę. Niestety ona potem odbita od jego ręki poleciała na skrzydło, gdzie Mikołaj Czepliński, już będąc pewnym, że będzie miał sytuację w kontrataku, wybiegł trochę wcześniej i na nasze nieszczęście straciliśmy bramkę. Jędraszczyk, Pietrasik, ponownie Jędraszczyk, odrzucił do Pietrasika. Tak jest, to jest coś, czym zachwyca widzę szwajcarskiej. Rzut z dystansu, dobrze wypracowana pozycja Ariela Pietrasika, zawodnika Omar Sandgalen. No tak, bardzo konsekwentnie w tej sytuacji Polacy szukali pozycji. Ariel Pietrasik wykorzystał to, że tam obrona była nieznacznie spłaszczona i to jest chyba jego debiutancka bramka, czy...? Tak mi się wydaje. Tak, bo, mi się też wydaje, tak, bo wczoraj nie było trafienia. Także pierwszą bramkę to i notuje w narodowych barwach Ariel Pietrasik. Dzisiaj udzielił Wojtkowi Osińskiemu w Przeglądzie Sportowym wywiadu bardzo fajnego, ciekawego o tym, jak to urodził się, dorastał i wychowywał także pod względem piłki ręcznej w Luksemburgu. O tych swoich sportowych korzeniach, bo to nie tylko tata był piłkarzem ręcznym, ale mama była reprezentantką Polski w piłce nożnej. Oczywiście jeszcze w czasach, kiedy piłka nożna pań nie była tak popularna jak teraz. A Mikołaj Czopiński wykorzystuje sytuację w ataku, a wcześniej w obronie bardzo dobre zachowanie, gdzie nie dał skrzydłowemu wbiec na drugie koło. Dwukrotnie tam Japończyk próbował forsować zasłonę z Mikołaja, ale ostatecznie nie udało mu się to, dzięki czemu sędziowie gwiznęli naruszenie pola bramkowego i Polacy mogli wykorzystać kontratak. I powiem ci, że to też kolejna debiutancka bramka, bo zdaje się, to jest pierwszy gol Czaplińskiego w narodowych barwach. No niektórzy dziś, tak jak Michał Daszek, osiągnęli barierę 300 goli, niektórzy trafiają po raz pierwszy i oby do tych 300 dociągnęli. Święto, dla wielu zawodników święto dzisiaj. No, no piękna sprawa. Michał Daszek, tak mówiliśmy razem z Krajewskim, z Arkadiuszem Moryto, który akurat do tych 300 goli potrzebował mniej meczów niż Krajewski i Daszek, więc tutaj też to jego osiągnięcie będzie, podejrzewam, na zakończenie kariery Arka bardzo okazałe. Na razie to mamy 10 minut gry drugiej połowy meczu z Japonią za nami. Odzyskujemy trzybramkowe prowadzenie, bo pamiętasz, Paweł, no, był taki zastój, w którym doskoczyli nam Japończycy na jedną bramkę. No tak, Japończycy doskoczyli na jedną bramkę. My nie ugięliśmy się tej presji i konsekwentnie zbudowaliśmy przewagę od nowa. No i patrzymy, jak sobie tutaj ta młodzież, w większości młodzież radzi. Jędraszczyk, Daszek, wyszedł tam do niego, jak widzieliśmy, bardzo aktywnie Adam Yuki. Daszek, przesuwają się Japończycy, Yoshida tam chciał tę piłkę gdzieś wybić kozującemu Polakowi, zdaje się, że tutaj trafił go, o właśnie, w rękę Michała Daszka, to jest faul. Trafił go w ręce, odpychał, czyli właściwie no było się o co przyczepić, jeśli chodzi o spojrzenie z perspektywy sędziów. A ja dam Yuki na Państwa ekranach też. Dobre warunki fizyczne, duże możliwości, o czym przekonał nas już w pierwszej połowie, jeśli chodzi o rzuty. Miał bardzo dobry fragment gry, w którym zdobywał bramki. Jędraszczyk, gra pasywna, więc musimy tutaj pod presją sobie poradzić. Dobrze, Yuki tu wyszedł do Jędraszczyka, tych podań do wykonania coraz mniej. Daszek, trudno, żeby on to już rzucał z 10 metra, ale zagraliśmy do Pietrasika i to też jest ważne, żeby pod presją gry pasywnej, nawet wykorzystując te wszystkie 6 podań, ostatecznie kończyć celnym rzutem.
No tak, znaleźliśmy sytuację między pierwszym a drugim obrońcą. Ważne, tak jak powiedziałeś, jest to, że konsekwentnie zagraliśmy w grze pasywnej. Nikt się specjalnie nie spieszył, nie podejmował nerwowych ruchów, dzięki czemu znaleźliśmy pozycję do zdobycia bramki. Przy dużej powtarzalności pewnych elementów wykonywanych akcji, tutaj mam rzut karny dla Japończyków, bardzo ważne są w dyscyplinach zespołowych liczby. Na takich liczbach opiera się siatkówka, opiera się hokej, opiera się również piłka ręczna. Ale jeszcze mam wrażenie, że są rezerwy, że na przykład jeszcze w oficjalnych statystykach powinny być statystyki dotyczące właśnie, jak sobie zespół radzi w sygnalizacji gry pasywnej. Ile takich ataków kończy bramką? Już nie mówię o sytuacjach, kiedy są przewagi bądź osłabienia. Tymczasem z rzutu karnego rzuca po raz kolejny w tym meczu celnie Sugioka. Ciężko go zatrzymać. Bo już na przykład w statystykach na tych najważniejszych imprezach doszły szybkie wznowienia. To wcześniej tego nie było, no ale w sytuacji, kiedy wiele zespołów zaczęło to stosować, kiedy zaczęło padać po takich szybkich wznowieniach więcej bramek, a ktoś uznał, że może warto taką rubrykę umieścić. Ona pokazuje nam, że są zespoły, które naprawdę to mają świetnie wyćwiczone, a są takie, które tego nie stosują w ogóle. Ale to już jest inna sprawa. Narita, tutaj twarde zderzenie w ałach, tymczasem no, interwencja naszego bramkarza, ale wcześniej faul i będzie jeszcze jeden rzut karny dla Japończyków. No uważam, że tutaj sędziowie mogliby się pokusić o gwizdnięcie, mogliby się pokusić. W mojej opinii to był bardzo czysty faul w ataku na Arielu Pietrasiku, który bardzo dobrze się... Wcześniej, w środku boiska. Tak. Mogło być, no niestety, nie gwiznęli, więc... Ale spryciarz też dalej. Ten doświadczony Kohei Narita, Sugioka, bodajże po raz czwarty, lobem zdążył się Miłosz Wałach odwrócić, ale trochę zabrakło. No tak, bardzo ładny techniczny rzut. Sugioka, mówiliśmy o tym, on taki troszeczkę jest zwolniony ze smyczy, bo miał konkurenta bardzo poważnego w postaci właśnie Remiego Futrie. Na tym lewym skrzydle, to w zasadzie był Sugioka jego zmiennikiem. No teraz jest podstawowym zawodnikiem na tej pozycji. Daszek, jednak sędziowie grę przerwali. No Michał Daszek poszedł do końca, znalazł gdzieś tam między obrońcami podanie do Mikołaja Czaplińskiego. Niestety sędziowie przerwali te sytuacje. Tak, tutaj szkoda, bo Czapliński miał już wypracowaną pozycję rzutową. No trudno, musimy zaczynać od rzutu wolnego. 17 minut do zakończenia meczu. To jest też fajny sprawdzian dla Piotra Jędraszczyka, bo gra przeciwko obronie 5-1. Tak. Ale proszę zobaczyć, poradził sobie tutaj znakomicie i zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym meczu. Tak jak powiedziałeś, to jest zupełnie inna obrona niż ta, przeciw której musiał mierzyć się wczoraj. Na pewno nie jest mu tak łatwo, może nie łatwo, na pewno jest to zupełnie co innego. Nie będzie tak widoczny przeciwko obronie 5-1, jak mógł być widoczny przeciwko obronie 6-0 wczoraj. Ale też, tak jak często mówimy, bardzo ładna teraz akcja do Bartłomieja Bisa. W te wysokie obrony 5-1, 4-2, czasami stosowane chociażby przez zespoły arabskie, 3-3 nawet obrony, to jest pole do popisu dla środkowego rozgrywającego. To jest właśnie coś, gdzie można w jakiś fajny sposób te linie zgubić. Ale zobaczymy. Tutaj w tej poprzedniej akcji, w tej przedostatniej naszej bramce, Jędraszczyk sobie poradził. Toi. Tokuda. Zmieniają pozycję Japończycy i atak Toi. Odrzucenie do Tanako na lewe skrzydło. Już gra pasywna zasygnalizowana. Rzut karny. Bis obrona w kole. Kołowy przebiegał właściwie za plecami Ariela Pietrasika. Nie wiem, czy to wyjście było konieczne. Ponownie zatem Sugioka, bodajże to już jego piąta próba. Wyrównana ta druga część meczu i bilans po przerwie na razie jest 8-7 dla nas. A Sugioka zatrzymany przez Miłosza Wałacha. Uniesione ręce kolegów, oklaski od Michała Daszka. Brawo, brawo Miłosz. Tak,
świetna interwencja ma Miłosza Wałacha, który w tym sezonie występuje w Gdańsku, czyli właściwie... Gra u siebie. Prawie gra u siebie, tak. W lidze 5 karnych obronionych na 19. A to też solidny bilans. Wydaje mi się, że znowu będzie izolacja dla Michała Daszka, tak? Z pozycji 2-3 Bartek Bis ucieka w lewą stronę, a teraz Polacy prawdopodobnie będą grali 2-2. Jędraszczyk otrzymał go tutaj. To powinno być chyba też, nie wiem, czy nie zasługuje tutaj taka na 2 minuty, chociaż mam wrażenie, że sędziowie bardziej upominają Jędraszczyka, żeby nie dokładał od siebie. No ale widzimy na powtórce, że wygrał właściwie pozycję. No. Ale tym razem litewscy sędziowie bardziej wyrozumiali. Jeszcze raz Jędraszczyk, on tam poszedł mocno na kontakt. Już od razu to, co mówiła przed meczem Iwona Niedźwiedź, że już myśli o następnej akcji, o tym, żeby tutaj być przygotowanym od razu po wznowieniu gry. Jędraszczyk i co? No, sędziowie zdecydowali, że uznali, że Bartek Bis popełnił fał w ataku, a teraz zdecydowali, że na Dawidzie nie było fały w ataku. No niestety i wykorzystuje to Adam Yuki. I to jest 21. bramka dla Japonii. No jesteśmy coraz bliżej. Znowu Japończycy nas gonią. Miejmy nadzieję, że za chwilę Polacy po raz kolejny w tym meczu zbudują trochę wyższą przewagę niż jedno czy tam dwubiąkowa. Nierówna gra po przerwie. No po pierwszej też nie była jakaś bardzo stabilna, ale mam wrażenie, że po przerwie te tutaj brakuje nam zdecydowanie. Mieliśmy ze 2 razy takie sytuacje, kiedy rzetelnie i skutecznie rozgrywaliśmy atak. Natomiast tak. W paru innych tutaj Japończycy dobrze pracują w obronie. Teraz chociaż kompletnie nie może się z tą decyzją pogodzić. Co Takano ukarany karą 2 minut. Wydaje mi się, że jego pretensje są kompletnie nieuzasadnione. Spójrzmy, odpycha tutaj Bartka Bisa bez piłki. To jest czysta kara dwuminutowa. A zatem Japończycy w osłabieniu i znowu dobrze się przydało. Pamiętają Państwo pierwszą naszą grę w przewadze? 18 sekund i ładnie rozprowadzona akcja do Daszka. Wszystko zakończone zdobyciem bramki. Przydałoby się właśnie teraz, kiedy już nie mogą grać tej obrony 5-1, to tę spłaszczoną obronę wykorzystać. No i mieliśmy, właściwie chcieli Polacy zagrać bliźniaczą akcję do tej, gdzie Bartek Bis uciekał między pierwszego a drugiego obrońcę, tworząc przestrzeń dla Michała Daszka. Niestety błąd podania ze strony Piotra Jędraszczyka był faulowany nieznacznie, ale niestety w takich sytuacjach sędziowie często decydują się na odpuszczenie sytuacji. Mógłby zatrzymać się i poczekać na ten faul. Osłabienie zatem, a tymczasem bramkę tracimy. Zwraca uwagę też bardzo fajny ten rzut kończący kontratak Japończyków. No, to już jest historia. Daszek kozłem, troszkę za nisko ta piłka do Komarzewskiego. Jędraszczyk teraz tu tam bardzo mocno zaatakował Motoki. No tak, aktywniej troszeczkę Japończycy w obronie. No, muszą, bo jest ich mniej, ale szkoda, że my nie potrafimy tego wykorzystać, że tej piątki nie potrafimy jednak tam gdzieś zgubić. Mam wrażenie, że trochę niepotrzebnie zaczynamy dyskutować z sędziami. Gra pasywna nam zasygnalizowana. Komarzewski! Ajajaj, obronił to Nakamura, który wrócił do japońskiej bramki. Bardzo dobrze Piotr Jędraszczyk zobaczył Komarzewskiego. Niestety Krzysztof nie wykorzystał tej sytuacji. Tak, można powiedzieć, że Krzysztof Komarzewski odebrał Jędraszczykowi 2 asysty, bo to już taka druga sytuacja po bardzo dobrych podaniach w Jędraszczyka w tej drugiej połowie. No i co? No i znowu Japończycy robią dużo zamieszania, wracają do siebie skrzydłowi i prawdopodobnie będą izolować w którymś z sektorów boiska. Mizamuchi, wkrętka i ponieważ to jest równo z końcem kary dla reprezentanta Japonii, to możemy powiedzieć, że ten okres przewagi przegraliśmy 0-2. No to jest słaba statystyka. Bardzo słaba statystyka. Statystyka, przewagę dobrze by było wygrywać. Mamy Kacpra Adamskiego znowu na prawej połówce. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Japończycy doprowadzili do wyrównania. My znów dłuższy fragment bez rzuconej bramki. To już prawie 6 minut. Trzeba tą fatalną passę przerwać. Ostro tutaj znów atakowany Jędraszczyk. Musi się tego spodziewać. Znów tutaj próba zagrania. Pietrasik dołem, podanie dookoła i bramka Dawidzika. Bardzo przytomnie, ale Pietrasik, widać było, że to była wypracowana akcja, rozpoczęta przez Piotra Jędraszczyka. Świetnie Dawid Dawidzik. To i... Och, dobrze zrobił to i tutaj ładnie też zablokował to wszystko, się zablokował do obrońcy, wypracował swoje miejsce, no i jeszcze technicznie wszystko wykończył wkrętką jak trzeba. No tak, świetny rzut, bardzo trudny do obrony. Był też ten moment właśnie, kiedy odbił się od Walczaka, bardzo dobrze blokując tę swoją pozycję rzutową. Morawski wraca do gry. Jest cały czas teraz remis. Jest uwaga od delegata, tak, dla trenera. Dla trenera Sigurdssona. No, z tego co widzimy, to za dyskusję, które kontynuuje trener Japończyków. Tak, Sigurdsson. W całej jego sportowej biografii jedną rzecz, która mnie bardzo fascynuje, jest to, że jako młody chłopak zagrał 7 meczów w reprezentacji Islandii do lat 17 w piłce nożnej. Ciekawe, nie wiedziałem. A dopiero później postawił na piłkę ręczną. Chyba z czystej miłości. Ale wiesz, no Islandia, kraj jeden z wielu, który bardzo usportowiony. Tam młodzi ludzie próbują sił w różnych dyscyplinach. Ale Sigurdsson, myślę, że też tak. Myślę, że... Przekroił całego tak. Życia, wybrał dobrze. Wybrał dobrze, patrząc na jego karierę. Tomaszewski po raz trzeci przegrywa pojedynek z bramkarzem, po raz drugi z Nakamurą po przerwie. Brakuje Krzysztofowi tego, co miał w pierwszej połowie. Skuteczności. Instynktu killera. No tutaj troszeczkę to podanie było takie niewygodne i wydaje mi się, że on źle złapał piłkę, co go oczywiście nie usprawiedliwia, no bo jeżeli złapał źle piłkę, to nie powinien się bawić w sztuczki techniczne. Tak, trochę zablokowany Krzysztof Komarzewski, a tych bramek nam w tym momencie brakuje, bo to uwaga, Japonia może objąć prowadzenie. Zobaczymy, jak oni to zagrają. Mizamuchi, Tokuda. Tam Yoshida pokazywał, że ma dużo miejsca na kole, ale już w momencie sygnalizacji gry pasywnej Dagur Sigurdsson poprosił o czas. Może Krzysztof Komarzewski nie lubi drugich połów, może to jest jego problem. To samo jest co w pierwszej połowie, znowu, będą wybiegać, pamiętamy tylko, żeby nie dać biegać na po szóstym metrze za plecami, okej, żebyśmy wypnęli, pamiętamy, uwaga na wrzutkę, okej, w ataku, pójdziemy, zrobimy cel, ale dla ciebie, obrotowy przebiegnie za plecami, z drugiej trzy po prawej stronie, na dwa, trzy po lewej stronie, pójdziesz mostu w prawą stronę dla Kaspra, albo sam, albo dla Kaspra, przewaga do Dacha, Dach idzie na skrzydło teraz, tutaj na pierwszego, okej, wszystko wiemy? W obronie jest 5 podań zostało i tak, ale okej, ten Rąbel uczulał właśnie na te zbiegi, które mają więcej namieszać niż zrobić jakiejś konkretnej krzywdy. Mówił też o sytuacji w ataku, która powinna doprowadzić do przewagi na prawym skrzydle, na które wróci Michał Daszek. Już wrócił, widzimy go na boisku. Kara dla ławki, więc w osłabieniu Japończycy, więc grają w tym momencie z pustą bramką. Zostało im 5 podań, bo o jedno podanie przed przerwą sygnalizacja gry pasywnej. Były podania 2, trzecie już tak ledwo co dotarło do Yoshidy, ale sędziowie wcześniej grę przerwali za faul. Jeszcze 53 sekundy gry w przewadze naszego zespołu. Bardzo ważny moment tego spotkania. Dowiecznie kluczowy. Dla końcowego wyniku pogubili się Japończycy. Poszło podanie od Tokudy kozłem w momencie, kiedy się już cofał skrzydłowy. No tak, niefortunny. Nie wiem, dlaczego się cofał. No bo jeżeli to byłby lewy skrzydłowy, to rozumiem, że on się cofa trochę wcześniej, żeby zmienić bramkarza, ale prawy skrzydłowy nie musi zmieniać bramkarza. Był przekonany chyba, że Tokuda pójdzie sam do końca. Może. No ale to była zła ocena sytuacji.
My gramy w przewadze i gubimy piłkę. Kolejny błąd podania. Wydaje się, że wynika z nieporozumienia, aczkolwiek bardzo prosty błąd. Szkoda, bo ta sytuacja właściwie była na wykończeniu. Tam Kacper Adamski był w sytuacji bardzo dogodnej do wypracowania czystej sytuacji bramkowej dla Michała Daszka, czyli właściwie tak, jak zostało to zaplanowane na przerwie na żądania. Toi Zamuci, oj, tutaj nie za bardzo wiedział, co zrobić. Toi, ale będzie rzut karny. Myślę, że jest to jakaś uzasadniona decyzja. Michał Daszek troszeczkę się spóźnił, mógł być trochę szybciej. I widać tutaj kontakt lekki biodrem. Tak, zresztą obaj zainteresowani tą akcją jeszcze sobie o tym rozmawiają. Chyba mam wrażenie, że przyznali rację. No i Motoki tym razem, nie Sugioka na 7 metrze. A bliski był obrony Adam Morawski. Szkoda, że to się nie udało. Prowadzenie Japonii na 6 minut 40, niecały sekund przed końcem. Pierwsze chyba dawna prowadzenie Japonii. Od chyba wyniku, kiedy prowadzili 9-6, jeszcze 9-8. Tak. Wtedy, kiedy my żeśmy w tej środkowej fazie pierwszej połowy zaczęli odrabiać straty. No to Patryk Rombel teraz poprosił czas i posłuchamy, co ma do przekazania w trudnym momencie. Jeszcze raz, to co mówiliśmy na poprzednim czasie, teraz 6-6. Będzie piłka od Ariela. W tym momencie, jak jest to podanie, Dawid, rusz już mocno z tej strony, postawimy 2-3. Rusz mocno w tę stronę. Dawid, trzymaj mocno zasłonę. Jeśli pójdzie z tobą trzeci, zostaw mu piłkę, ok? Tylko musisz utrzymać zasłonę. Jak nie, albo do końca, albo na zewnątrz gramy do prawego skrzydła, to tak, żeby zagrać przewagę. Ok? Wszystko okay. Jasne? Dawaj. Wydaje mi się, że Polacy będą grać w tą samą sytuację, którą grali w poprzedniej sytuacji w przewadze liczebnej. Powinna być bardzo podobna, jeśli nie identyczna. Właściwie jest to uzasadniony ruch trenera, no bo poprzednia sytuacja skończyła się prawie dobrze, gdyby nie błąd indywidualny. A, przepraszam, my nie jesteśmy w przewadze liczebnej, także pomyłka. Tak. Ale to, tak jak mówił Patryk Rombel, tak jak wtedy, mamy zagrać to samo, przećwiczyć akcję. Jędraszczyk, on poszedł po prostu po swoje, widzi taką szansę, to idzie, tylko martwimy się teraz, bo doznał tam jakiegoś urazu, po którym cierpi tutaj ten atak na głowę. Wydaje mi się, naradzają się sędziowie. No jest to sytuacja co najmniej na 2 minuty. Yamaguchi. Zupełnie niepotrzebnie, bo już Japończycy byli na przegranej pozycji w tym momencie i tego typu osłabienie w takim momencie no jest po prostu nieodpowiedzialne. Decyzja 2 minut. Kary 2 minut dla Yamaguchiego. Nie, Narita jednak ukarany przez sędziów. Na chwilę zobaczymy, czy to rzeczywiście się pojawi numer 18. A Piotr Jędraszczyk wraca do grania. Nic się nie stało. Mamy nadzieję, otrzepie się tutaj. Boli bark przede wszystkim, bo tutaj to najbardziej ucierpiało. Oby nic poważnego z tym barkiem się nie stało, chociaż minę ma nasz rozgrywający niewyraźną. Zobaczymy, jakie będą pierwsze prognozy. Remis po 25, Japończycy w osłabieniu, no ale oni teraz przy piłce. Nerwowy, rwany taki mecz w tej drugiej połowie, mało takiej płynnej gry. No tak, ciężko, żeby którakolwiek z drużyn zbudowała jakąś taką bardziej wyraźniejszą przewagę. To i Watanabe, Morawski. No ale to był rzut z faulem, więc piłka jeszcze dla Japończyków. Widzieliśmy opatrywany tam Piotr Jędraszczyk. Dzisiaj trudniejsze zadanie, trudniejszy mecz. Nie tak błyskotliwie
jak wczoraj, ale uwaga, bo teraz my mamy szansę, nie zdąży tam wrócić Nakamura, wykorzystuje to Michał Daszek. No bardzo przytomny Michał Daszek się zachował w tej sytuacji, pomimo tego, że bramkarz wracał, mógł rzucać już w tym momencie, ale zauważył, że on wraca i nie będzie w stanie już zmienić kierunku. Przepuścił go sobie. Dokładnie, tak. Przepuścił go sobie. Puścił go sobie, wszedł na całość, wracający Nakamura, obejmujemy prowadzenie. Japończycy wciąż z pustą bramką, jeszcze 45 sekund do zakończenia kary na rit. Tsutaya, Sugioka, Mizamuchi, Watanabe, Yoshino. Taki teraz zawodników mają na boisku. I z numerem 30 ten zawodnik, którego wczoraj nie oglądaliśmy, Yamaguchi, kołowy. To też jedna z nowych twarzy w reprezentacji Japonii. Bardzo dużo pracy mają dzisiaj zarówno Dawid Dawidzik, jak i Patryk Walczak, ale wydaje mi się, że wywiązują się z tego jak najbardziej poprawnie. Zwłaszcza, że grają przeciw zawodnikom, którzy są bardzo niewygodni do bronienia jeden na jeden. I od dłuższego czasu już mamy cały czas tę trójkę Dawidzik, Bis, Walczak w obronie. Gra pasywna, zasygnalizowana Japończykom. Oni dociągnęli jakby tą akcją do końca kary swojego zawodnika. Tyle, że już będą musieli rzucać zaraz. To, co się rzuca w oczy, jeśli chodzi o Japończyków, to że nie podejmują jakichś pochopnych decyzji w grze w ataku. Grają do pewnej sytuacji bramkowej i starają się je wykorzystać. Jak najlepiej oczywiście. I teraz już musiał być rzut, ale z tej pozycji, z tego dystansu Watanabe miał kłopot z pokonaniem Morawskiego, a więc jest szansa dla nas na dwubramkowe prowadzenie, tylko teraz trzeba porządnie rozegrać te akcje do zakończenia meczu. 3,5 minuty, Pilitowski na środku rozegrania. No tak, Maciek wraca na boisko ze względu na kontuzję Piotra. W pierwszej połowie bardzo dobrze dyrygował naszą grą. Zwłaszcza końcówkę pierwszej części tak. Miał bardzo dobrą. Uwaga, Adamski i obronił to Nakamura. No niestety, niestety nie udało się wykorzystać tej sytuacji. Szansa niewykorzystana, w drugą stronę Watanabe. I tutaj będzie niestety kara dla naszego zawodnika. Wydaje mi się, że jeżeli już ktoś tam odpychał, to nie Patryk Walczak. To raz, dwa, nie wiem, czy to jest, a nie, przepraszam, jednak Patryk Walczak, ale nie wydaje mi się, żeby to było aż tak ciężkie przewinienie. No niestety, kara dla Patryka Walczaka, jego pierwsza w tym meczu, ale w tym momencie najistotniejsze jest, że z tych trzech minut do końca, blisko dwie, jeżeli się nic nie zmieni, grać będziemy w osłabieniu, ale przechwycił piłkę Bis i jest ta piłka dorzucona do Czuwary i mamy bramkę na 27-25. No, cieszy to, że dwóch kołowych potrafiło rozprowadzić kontrę. Brawo, tak, dokładnie. Zwykle unika się podania do kołowych w kontrataku, a tutaj Bartek Bis i Dawid Dawidzik poradzili sobie z tą sytuacją. Gubił piłkę Yoshino. Teraz mam wrażenie, że... Mieliśmy trochę szczęścia, prawda? Bo tak. Wydaje mi się, że już był na świetnej pozycji, ale zgubił piłkę i... Tsutaya! On zdobywa teraz bramkę kontaktową. 2:15 do końca. No i teraz obie drużyny mają olbrzymią chęć na to, żeby rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść. Przypomnijmy, Japończycy zaczęli od wygranej meczu z Holandią w pierwszym dniu turnieju. No to tutaj to drugie zwycięstwo dawałoby im bardzo dużo, także dużą szansę na wygranie całej imprezy. No tak, a dzisiaj Holandia wygrała z Tunezją, tak? Więc dokładnie. Jeśli nam by się udało, no to wracamy do punktu wyjścia, gdzie każda drużyna ma tyle samo punktów. Daszek. Pilitowski, dobrze i jest rzut, dobry kozioł, świetnie wybrał tutaj Maciej Pilitowski, ominął tutaj nogę Nakamury i mamy znów dwubramkowe prowadzenie. Tak, bardzo, powiedziałbym, że szalony rzut, ale w tym szaleństwie była metoda.
Maciek Pilitowski pokazał duże umiejętności techniczne i wykorzystał tę sytuację. A rozrzucili teraz do skrzydła Sugioka. Teraz on z kolei tutaj poczekał na reakcję Morawskiego i porzucił w krótki róg. Sugioka zatem znów z bramką kontaktową. Minuta do zakończenia. No i teraz akcja zakończona celnym rzutem z bramką. Powinna nam zapewnić zwycięstwo w całym meczu. No tak, wracamy. Nie mamy już kary. Wracamy do równowagi liczebnej. Chodzi na to, że skrzydłowy będzie wbiegał. Zielona kartka już w dłoni Patryka Rombla. Patrzę, czy będzie prosił o czas. Tak, już podchodzi. Kładzie ją na stoliku delegata i w tym momencie poczekał trochę Patryk Rombel. Tutaj zostało 35 sekund i teraz będziemy ustawiać sobie tę ostatnią akcję. Czyli odejście celnie dla ciebie. Możemy zrobić. Okej. Okay. Ale sam, pokaż, to jest prawa ręka. To nic, będzie łatwiej nam zagrać do Darka. Ale kontynuacji nie będzie. Kontynuacji nie będzie. Ustawimy fał. Uwaga, ej, zrobimy, słuchaj. Zrobimy jeszcze raz to, co pokazaliśmy na poprzednim czasie. Ok? To, co zrobiliśmy dla Jędrasa. Czyli celie na środku. Dawid, 2-3 z tej strony, na drugiego tu. Mocno zasłona. Idziesz albo do końca, albo gramy tak, żeby grać do Dacha. Jak nie ma pozycji, idź, zrób faul i zagramy rzut wolny. Ok? Musimy wytrzymać do końca tą akcję. Faul. Dawaj, ej. Dawaj. Akcja ułożona, my natomiast mamy też pierwsze informacje dotyczące Piotra Jędraszczyka. Wydaje się, że to nie jest groźna kontuzja, że jest to tylko porządne stłuczenie, które daje znać o sobie teraz i przez najbliższych, podejrzewam, parę dni. Natomiast no, ze stawem barkowym to wiadomo jak jest. Tutaj niewiele trzeba, żeby stało się coś poważniejszego, więc dobrze, że według tych wstępnych prognoz nie jest źle. Dokładnie. Trzymamy kciuki, żeby wszystko było w porządku. I patrzymy na ostatnią akcję naszego zespołu, grając już pod sygnalizacją gry pasywnej. Adamski zebrał piłkę Daszek, a więc gra pasywna anulowana. Akcja zakończona rzutem. Ostatnich 20 sekund. Zobaczymy. Tutaj możemy znów spokojnie tę piłkę szanować i kończyć wszystko jak najpóźniej. Pietrasik. Jest Adamski, podanie dookoła i czas zatrzymany przez sędziów na 5 sekund przed końcem. Jeszcze kara dla Adama Jukiego. Świetnie tutaj Dawid Dawidzik utrzymał pozycję, dosyć długo czekał na piłkę dla kołowego. Utrzymywanie pozycji jest naprawdę ciężką pracą. On sobie z tym poradził i myślę, że tutaj duża zasługa Dawida, świetne podanie Kacpra. Wiele wskazuje na to, że Polacy wygrają ten mecz. 5 sekund do końca, oczywiście, jeszcze pilnuje Dawidzik, żeby się Japończycy odsunęli na odpowiednią odległość. Tutaj jest to wszystko opisane przepisami. Litewski sędzia pokazuje, nie bądźmy drobiazgowi. Ostatnie sekundy, Pilitowski, Adamski i jeszcze rzut na Kamura. Rzucił równo w końcową syreną przez całe boisko, ale ten mecz dobrą polską tradycją wygrywamy spokojnie, na luzie jedną. No tak, miejmy na... Fajnie by było, gdybyśmy tak jeszcze no co najmniej 6 kolejnych meczów, albo może 8 wygrali jedną bramkę. Nie mamy nic przeciwko temu. Albo więcej. Albo i nawet więcej, a zwłaszcza w tej drugiej połowie stycznia, żeby to stało się naszym udziałem, ale o tym będziemy się martwić w stosownym czasie. Natomiast dziś odnotowujemy zwycięstwo nad reprezentacją Japonii, 28-27. Szybciutki typ MVP? Boże, nie wiem. Ciężko jest mi powiedzieć. Michał Daszek. No to za chwilę zobaczymy, czy oprócz tej zdobycia swojej bramki numer... Tak jest. Zdaje się, że to jest zapowiedziane. Michał Daszek. Chyba, że dostanie nową koszulkę. A tak, to jest pamiątka, tak, pamiątka za bramkę numer 300. Od Henryka Szymańskiego jest ta koszulka, no tak jak mówimy, grono 20 paru zawodników w całej historii polskiej piłki ręcznej, którzy tę barierę 300 bramek przekroczyli. No, Michał na tej liczbie się na pewno nie zatrzyma już dziś, dorzucił jeszcze bramki 301, 2, 3, 4, o ile dobrze pamiętam, więc... Coraz bliżej 400. Tak, coraz bliżej 400. Co ciekawe, wydaje mi się, nie chciałbym tutaj też powiedzieć czegoś niezgodnego z historią, że Michał debiutował tutaj w Gdańsku. Tak mi się wydaje, w meczu ze Szwecją. Tak mi się wydaje.
No i proszę. No to jeszcze ta koszulka, jak widać, na rozmiar też pasuje, a nagrodę MVP. Michał Daszek, oprócz koszulki, jeszcze jakiś gadżet w torebce, a więc po prostu same korzyści dzisiaj. Pełen urodzaj. Tak jest, pełen urodzaj jest, zabierze do domu tutaj, proszę bardzo, i statuetkę, i pamiątkę, i koszulkę. Michałowi z całego serca gratulujemy. Piękna kariera i niech ona jeszcze trwa. To jest specjalista od rzucania ważnych bramek, pamiętajmy, w historii naszej reprezentacji, więc niech te bramki wciąż on rzuca na tych najważniejszych imprezach, w najważniejszych meczach. Szanowni Państwo, z naszej strony to wszystko. My zapraszamy do naszego studia. Tam oczywiście analiza tego spotkania i wywiady. Wywiady z jego bohaterami. To już za chwilę na naszej antenie. A teraz pięknie Państwu dziękuję. Paweł Paczkowski i Jacek Laskowski. Do usłyszenia. Drugi mecz polskich piłkarzy ręcznych w turnieju Four Nations Cup i pierwsze zwycięstwo. Japończycy pokonani 28-27. Taki wynik na korzyść naszej reprezentacji. Mówiłem spokojnie jedną bramką. Znaczy, nie chcę mówić, że mówiłem, ale powiedziałem. Można A było to. Mówił plus 3. Tak. Nieważne. Nie łapmy się za słówka, tym bardziej za słówka, które padły dawno temu. Ta druga połowa, było kilka zachwiań, jednak ta końcówka znakomicie wytrzymana. Między innymi przez młodych zawodników, przez debiutantów. To cieszy. No tak, mieliśmy taki delikatny dreszczyk emocji, który jest bardzo pożądany w sporcie i dzięki temu ciekawie się oglądało końcówkę tego spotkania i ona była, ona zakończyła się z happy endem dla nas. To jest cenne, bo mówiliśmy też przed tym spotkaniem, że to jest turniej towarzyski, to jest turniej, na którym testuje wiele nowych twarzy Patryk Rombel i pewnie jakieś ustawienia. Ale też zwycięstwa są ważne w sporcie, to absolutnie nie możemy zakłamywać. One budują. Budują atmosferę, myślę, że dużo przyjemniej będzie się jutro podchodziło do tego spotkania z Holandią niż wczoraj. No. I tym przyjemniej, że drużyna potrafiła wyciągnąć wnioski po wczorajszej porażce z Tunezją. Widzieliśmy nieco innych wykonawców, ale widzieliśmy też lepsze elementy. No tak, w wielu aspektach. I tu już może będziemy się powtarzać, ale jeśli chodzi o obronę, na pewno staliśmy kompaktowo, nie biegaliśmy za szybkimi Japończykami. Straciliśmy dość mało bramek, bo 27 bodajże, więc to jest ok. Duża, mniejsza liczba błędów, to jest kolejny pozytyw. Graliśmy ze skrzydłami, a raczej z prawym skrzydłem, więc tutaj tam kolejny plusik. Myślę, że bardzo dobry występ Morawskiego, który w bramce no, robił różnicę, mimo że w wałach no, jeszcze troszeczkę musi wody w Wiśle upłynąć. Ale cegiełkę swoją dołożył, tak, prawda? Cegiełkę dołożył. Karny, także naprawdę pozytywnie. Nie bez powodu wygląda. Morawski na transfer do Bundesligi zaprosił. No i spokojnie jedną, tak naprawdę to było miłe dla oka i widać progres. Spokojnie jedną, a 300 bramek dla reprezentacji rzucił już ponad 300, już bliżej 400, jak słyszeliśmy od naszych komentatorów. Jest Michał Daszek, rozmawia z nim Sylwia Michałowska. Michał Daszek, 300 bramek w reprezentacji. Pamiętasz w ogóle tę pierwszą? Tak, ze Szwecją właśnie na tej hali. No właśnie, tak mówili też komentatorzy. Jak to jest? Jakie uczucie? Na pewno fajnie wracać po takiej ilości bramek do tego, gdzie to się, do tego miejsca, gdzie to się zaczęło. Kupa czasu minęła, kupa doświadczeń tych fajnych i tych gorszych i cóż, no na pewno się cieszę, że taki swój mały jubileusz mam dzisiaj, ale bardziej się cieszę z tego, że udało się ten mecz wygrać. No właśnie, jest zwycięstwo, a tobie przyszło grać w tej drugiej części spotkania, chyba można powiedzieć z młodzianami, bo tam w składzie Czapliński, Pietrasik, Jędraszczyk. I to było widać momentami w naszej grze. Jednakże no, wytrzymaliśmy to spotkanie. Był taki moment, gdzie traciliśmy stopniowo przewagę, ale nawet ją straciliśmy, bodajże przegrywaliśmy jedną bramką, ale udało się w końcówce wyjść na prowadzenie i tego prowadzenia już nie oddaliśmy. No na pewno ci chłopacy, my wszyscy potrzebujemy takich meczów, żeby łapać to doświadczenie szybciej i cieszy to, że ten wynik końcowy jest taki, a nie inny. Ale widać to, co też oni podkreślają, pomagacie, ławka cała żyła, każda bramka debiutancka dzisiaj była chyba stukrotnie oklaskiwana. Tak, no wszyscy żyjemy, jesteśmy jedną wielką rodziną.
można tak powiedzieć, i cieszymy się z tych debiutanckich bramek naszych najmłodszych kolegów. Oczywiście my starsi, bardziej doświadczeni, też jesteśmy pełnym wsparciem dla nich i oni o tym wiedzą. Dlatego potrzebujemy takiego grania i potrzebujemy tego, żeby ci młodsi koledzy byli wprowadzani właśnie też w takich meczach. Musimy się po prostu szybko uczyć, bo tego czasu jest coraz mniej. Gratulacje, Michał, kolejnych 300 życzę. Dziękuję bardzo. Dzięki. A poświęćmy chociaż krótki akapit Michałowi Daszkowi, specjalista od tych nefralgicznych bramek w końcówkach. I jedyne zwycięstwo, znaczy to jest drugie zwycięstwo po Mistrzostwach Świata w Egipcie reprezentacji Polski, a to pierwsze było w eliminacjach Mistrzostw Europy ze Słowenią i tam też bramka Michała Daszka decydowała. Ja bym powiedziała, że specjalista chyba od wszystkiego. Bo Michał Daszek jest tak wszechstronnym zawodnikiem, nie tylko w ofensywie, ale też w obronie. I co najważniejsze, my mówimy tutaj o sporcie zespołowym. On charakterologicznie, osobowościowo, no jest, to jest drugi jego wywiad na tym turnieju. On cały czas podkreśla, że najważniejszy jest zespół, najważniejszy jest wynik końcowy. Fantastycznie dzisiaj zagrał. Myślę, że nie można było sobie wymarzyć lepszego spotkania. 300 bramka, MVP tego meczu, a więc świetny występ, ale... Ale najważniejszy jest zespół, najważniejsze jest to, że dzisiaj reprezentacja Polski wygrała to spotkanie, więc myślę, że w budowaniu drużyny takie jednostki, takie osobowości są no, absolutnie niezbędne, konieczne i pewnie każdy trener chciałby mieć takiego zawodnika. Wczoraj wiadomo, po meczu z Tunezyjczykami spuszczone głowy, dzisiaj wręcz przeciwnie. Tym bardziej należy wybić, uważam, temat, który podkreślił Michał Daszek, to znaczy, że od doświadczonych ci młodzi mogą czerpać. Dzisiaj to widzieliśmy. Jakby wczoraj w odniesieniu do meczu z Tunezyjczykami to były tylko słowa, dzisiaj praktyka, życie, ciało. No jest to naturalne, że chociażby tacy liderzy jak Daszek dzisiaj no, pomaga kolegom i to jest ten lider, którego widać na boisku i poza boiskiem. Ja myślę, że nasza grupa była bardzo zżyta z tobą i widzę, że w tej grupie jest radość. Ja dzisiaj widziałem, że ta ławka żyła. Był taki team spirit i to jest ważne w grach zespołowych, bo tak naprawdę jednostka może się wybić w jednym, w dwóch spotkaniach, ale na dłuższą metę liczy się zespół i ten zespół dzisiaj był na boisku i poza nim. A ten zespół prowadzi trener Patryk Rąbel. Jego rozmowa z Sylwią Michałowską. Panie trenerze, to tak na gorąco, czego się pan dzisiaj dowiedział po tym spotkaniu? No na pewno, że znowu, to podobnie jak po pierwszym meczu Szwecji, że potrafimy w krótkim czasie poprawić no, proste elementy, które nam nie wychodzą. Na pewno dzisiaj zrobiliśmy mniej błędów technicznych, daliśmy mniej szans do kontry i to poskutkowało tym, że no, łatwiej nam się gra, gdy możemy stanąć w obronie, gdy możemy bronić, bo tak jak mówiliśmy, jest to na pewno nasza silna strona, coś nad czym pracowaliśmy i element, w którym na pewno zrobiliśmy krok do przodu od poprzedniego razu. Także no, dalej pracujemy, dalej mamy swój plan. Będę się powtarzał, wiem, to trochę nudne jest, ale taka jest prawda, że podzieliliśmy to dosyć szczegółowo na kolejne etapy i na kolejnym etapie będziemy pracować nad kolejnymi rzeczami. Ten plan polegał też na tym, by pierwsza część spotkania była złożona z tych zawodników bardziej doświadczonych, potem pan dał szansę tym, no, dużej części też debiutantom i chyba ważne jest to, że oni utrzymali wynik. No to jest ważne, chcemy sprawdzić, jak w tych warunkach stresowych grają ci zawodnicy, nie wtedy, kiedy jest wygodnie, nie wtedy, kiedy jest początek spotkania, kiedy można, mówiąc kolokwialnie, można zrobić błąd, tylko wtedy, kiedy ta każda piłka już trochę waży. Wiemy, że gros tych zawodników niestety nie ma doświadczenia międzynarodowego grając tylko w Superlidze, dlatego chcemy ich w takich warunkach sprawdzać, testować, żeby dali nam odpowiedź, czy możemy na nich w takich sytuacjach liczyć. Cieszę się, że tak się to potoczyło, że kilku z nich na pewno dało sygnał, że możemy na nich liczyć w dalszej perspektywie, obserwować i być może liczyć na nich w kontekście Mistrzostw Europy. To powiedzmy konkretnie, Piotr Jędraszczyk, zacznijmy od niego. Widziałam, że rozmawiał trener z nim tuż po spotkaniu, jak on się czuje. Pamiętamy, że miał operację barku niedawno, no i dmuchamy tutaj no, na jego zdrowie. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Na razie nie chcę spekulować. Zobaczymy. Dzisiaj na pewno widzę, będą mieli trochę pracy. Myślę, że jutro zrobimy diagnostykę i będziemy wiedzieli więcej. Ja tylko mam nadzieję, że nie wypadnie nam zawodnik z powodu kontuzji, bo to jest najgorsza rzecz dla trenera, jaka może być. Ale liczy pan na niego w kontekście tych mistrzostw? Na wszystkich. Ja liczę naprawdę na wszystkich. Liczę na to, że oni będą mieć takie sygnały wysyłali, dzięki którym my będziemy mieli problem przy wyborze rzeczywiście tej szesnastki na mistrzostwa. A Ariel Pietrasik, dzisiaj pierwsze bramki w reprezentacji, ważne bramki, bramki z dystansu, z lewego rozegrania. Na to też czekamy. No, dla niego, tak jak powiedziałem, to jest podwójnie trudno. Do nas dołączył 27 grudnia. Jeden lekki trening musiał wejść w te założenia, które mamy. Wczoraj było widać po nim ogromną tremę. Dzisiaj widać, że się przełamał. Cieszę się i mam nadzieję, że z kolejnym meczem będzie grał coraz lepiej, będzie wyglądał coraz pewniej. Kacper Adamski na prawym rozegraniu i w obronie w ataku.
No, bo jak mówię, szukamy opcji, sprawdzamy i to jest jeden z elementów, który chcemy sprawdzić. No, ale jak pan jego grę ocenia? No, musimy to przeanalizować, a nigdy nie staramy się nie wystawiać cenzurek po meczu na gorąco. A z kogo jest dzisiaj pan najbardziej zadowolony? Z zespołu. Dobrze, a zapytam więc o obronę, o te roszady, które pan robił, o to, co sprawdzał pan najbardziej. No niestety nie dam się wypuścić na indywidualne oceny. Bardzo się cieszę z reakcji zespołu na wczorajszy mecz, bo rzeczywiście wczoraj było dużo nerwów i dużo niedokładności. Dzisiaj udało się to poprawić, cieszę się z reakcji. Mam nadzieję, że uda nam się ten poziom koncentracji i zaangażowania utrzymać w kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękuję, czekamy więc na jutro. Dziękuję. Nie dał się podejść trener Patryk Rombel znowu. Pamiętam, kiedyś był naszym gościem w studiu podczas jednego z meczów PGNiG Superligi. Ja go zapytałem, których zawodników będzie pan ze szczególną uwagą dzisiaj obserwował. On powiedział, każdego z polskim paszportem. Także tak, i kropka. A jeżeli wy... Ale to my jesteśmy od tego, też możemy pooceniać, prawda? O to chodzi, do tego zmierzam. Jeżeli mielibyście się pokusić o indywidualne oceny i wyróżnienia, od kogo byście zaczęli, Iwono? O kurczę, powiem ci, że... Piotr Jędraszczyk, okej. Nie, dzisiaj myślę, że Piotr Jędraszczyk nie miał jakiegoś fantastycznego spotkania. Kilka tych błędów, zwłaszcza w okresie gry w przewadze, na pewno nie dają mu plusika przy jego nazwisku. Ale nadal, dobrze czyta grę, błędy zawsze się będą zdarzać w piłce ręcznej. A wracając do Kacpra Adamskiego, bo myślę, że też takie pytanie zadała Sylwia Michałowska. Mnie na prawej stronie nie przekonuje osobiście. I wiem, że jest bardzo dużo zarzutów wobec Rafała Przybylskiego. Nie wiem, w jaką stronę to idzie, to kombinowanie z praworęcznym zawodnikiem na prawej stronie. Ale jest ta sytuacja, w której Jędraszczyk doznał urazu. Mamy nadzieję, nie na tyle groźnego, aby wykluczył go z gry na dłuższy czas. Tak, wyglądało to bardzo groźnie. W tym naszym żargonie sportowym mówimy, czasem używamy takiego stwierdzenia, że jakiś zawodnik jest, że dany zawodnik jest szklany i myślę, że jest takim szklanym zawodnikiem Piotr Jędraszczyk. Jest kontuzjogenny i oby ten uraz nie był groźny. Naprawdę trzymamy kciuki za zdrowie tego chłopaka, bo przydałbyś nam się absolutnie. Mam nadzieję, że pojedzie na te mistrzostwa. No poczekajmy do jutra. Pewnie. Idąc dalej, Ariel Pietrasik. Wczoraj Falstart, dzisiaj już zdecydowanie lepszy mecz w wykonaniu tego zawodnika. Chwalony w lidze szwajcarskiej. No właśnie paru takich rzutów spodziewaliśmy się wczoraj, dzisiaj je dostaliśmy super. No, chłopak, który ma duży potencjał. I wiadomo, że Patryk wspominał, że krótki trening jeden przed meczem odbył, plus ta trema, wiadomo, debiut. No dzisiaj było widać, że troszeczkę już poznał naszą taktykę, poznał timing, poznał też elementy współpracy, trochę widać, walczył też w obronie, więc ja myślę, że trzeba mu dać szansę i stawiać na niego, bo zawsze no, to, że gra w lidze szwajcarskiej, która jest w moim ocenie dużo lepsza niż polska PGNiG Superliga, jest wyróżniającą się zawodnikiem, no o czym świadczy. Mhm. Coś jeszcze na temat Pietrasika? Więcej aktywności. Jak dla mnie on musi szukać swoich szans. Oczywiście tutaj też zespół musi popracować nad pozycją dla bocznych rozgrywających, ale był taki moment w drugiej połowie, gdzie wyraźnie był poirytowany, że Piotr Jędraszczyk nie widzi go na wolnej pozycji. I to jest moim zdaniem taki fajny sygnał, że ten chłopak chce się pokazać, że tak naprawdę chyba miał świadomość, że wczoraj te sytuacje były, ale one nie były wykorzystane na bramki, bo on sporo rzucał. Natomiast problemem było to, że on nie zdobywał bramek. A dzisiaj już całkiem pozytywnie. Na pewno było widać, że ta trema gdzieś opadła i jest trochę luźniej. Tak ogólnie już ujmując, co ten mecz mógł nam dać w kontekście przygotowań do Mistrzostw Europy? Tam zmierzymy się w grupie z Austriakami, z Niemcami, z Białorusinami. Zespoły innej charakterystyki niż zespół japoński. Jednak dzisiaj można było na przykład zbudować swoją obronę. To się udało poniekąd. Tak, no oczywiście no, BIS wczoraj z Walczakiem, w mojej ocenie też przeciętnie. Natomiast dzisiaj Dawidzik dał, no, pytałeś o to, kogo bym wyróżnił, właśnie okay. Jego. Aha. Za właśnie aspekty obronne i też za grę w ofensywie. Myślę, że dobrze współpracował z Walczakiem i ten duet dzisiaj lepiej funkcjonował. W ogóle obrona stała bardziej kompaktowo. Pytałeś o naszych przeciwników na Euro.
Ja myślę, że Niemcy w przebudowie, Austria w zasięgu i Białoruś. Także możemy wszystkie mecze przegrać albo wszystkie wygrać. Serio, to jest roller coaster i jak tutaj... ci Niemcy w przebudowie, bez Gensheimera. Totalnie w przebudowie. Alfred Gislason ma ogromny problem, bo z różnych przyczyn gwiazdorów tych... Część zakończyła karierę po Tokio. Jest drużyna w ogromnej przebudowie i ja jestem bardzo ciekaw tych mistrzostw Europy. One będą... przyniosą dużo niespodzianek w mojej ocenie. Jasna sprawa. A czy zaskoczy Państwa kolejny odcinek, chyba mogę tak się wyrazić, naszego quizu? Bohaterem tego odcinka wyrażę się tak po raz drugi, Michał Daszek. Orlen Wisła Płock czy Łomża Wiwe Kielce? Orlen Wisła Płock. Puchar Polski czy Mistrzostwo Polski? Mistrzostwo Polski. Medal Mistrzostw Świata w 2023 roku czy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Bundesliga czy Liga Asobal? Bundesliga. Marcin Lijewski czy Krzysztof Lijewski? Marcin Lijewski. Reksio czy Inspektor Gadżet? Inspektor Gadżet. Wakacje nad morzem czy w górach? Wakacje nad morzem. Jasne, że Inspektor Gadżet. Dobra, jutro mierzymy się z Holendrami. Jutro będzie kolejny quiz? Tak, jutro będzie kolejny quiz, tak, ale kto będzie jego bohaterem, to niespodzianka. Znaczy, okay. Jeszcze nie wiem, ale się dowiem. Oficjalnie mówię, że to niespodzianka, bądźcie Państwo z nami. Znaczy, mamy szeroki repertuar naszych zagadnień. Jutro gramy z Holendrami i jeżeli chodzi o przygotowanie do Mistrzostw Europy i do tej naszej Eurogrupy, to jest już rywal europejski, rywal, z którym mieliśmy zatargi w eliminacjach Mistrzostw Europy. Przegraliśmy dwa razy. To tak delikatnie powiedziałam. Przegraliśmy dwa razy. No tak, ta bramka, o której mówił cały świat, rzucona w ostatnich sekundach, 6 sekund chyba przed końcem, no nieważne. W każdym razie, przegrywaliśmy z tymi Holendrami, ale nie to, że chcemy coś udowodnić, chcemy uzyskać jak najwięcej, przygotowując się do Euro, od europejskiego rywala. Ja myślę, że przede wszystkim poczekajmy, jaka szesnastka jutro wystąpi i będziemy wiedzieć, czy Polacy będą chcieli naprawdę dalej testować, czy będą chcieli naprawdę powalczyć o rewanż za to, co się wydarzyło w eliminacjach. Bo my tutaj dalej cały czas szukamy. Tak jak powiedział Artur, szukamy środka obrony, szukamy zastępcy Tomka Gembali. To jest chyba największa bolączka, największa taka myśl, która krąży gdzieś sztabowi szkoleniowemu po głowie, jak zastąpić Tomka Gembalę. Bo ja jestem osobą, która bardzo nie lubi mówić, że nie ma w sporcie ludzi niezastąpionych, ale jednak Tomek Gembala był absolutnie kluczową postacią, jeśli chodzi o defensywę, to jak się rozumiał z Maćkiem Gembalą w tym centralnym sektorze. To była nasza wizytówka podczas Mistrzostw Świata w Egipcie na przykład. Tak, i to jaki postęp Gembalu. W ogóle zrobił Tomek Gembala, jeśli chodzi o element obrony w Łomży Wiwe Kielce. Będzie nam go absolutnie bardzo, bardzo, bardzo trudno zastąpić. Okej, Arturze, krótko, jeśli można. Co z dzisiaj bierzemy już bez personaliów dobrego i przenosimy to na jutro na mecz z Holandią? Ja myślę, że morale to na pewno. Mm-hmm. Ja myślę, że odważne decyzje, podejmowanie ryzyka. Czyli gramy szybko, gramy ryzykownie z kontrataku i myślę, że to wystarczy, bo skrzydła dużo lepiej funkcjonowały, bramka drugi raz, drugi mecz i na wysokim procencie. Iwona Niedźwiedź, Artur Siódmiak, dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Kłaniam się naszej królewskiej parze. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Jutro widzimy się o 17.55, oczywiście przy okazji meczu Polska-Holandia, a już za chwilę na antenie TVP Sport, sportowy wieczór, trzecia seria i podsumowanie obszerne konkursu w Oberstdorfie, czyli pierwszej części rywalizacji turnieju czterech skoczni. Do zobaczenia.